Tytuł naszej konferencji: dozwolone, niedozwolone praktyki. Dzisiaj zajmujemy się przede wszystkim obróbką obrazu cyfrowego. Stosunkowo nową dziedziną, od kiedy zaczęliśmy digitalizować praktycznie niemalże każdy obraz spod mikroskopu, spod każdego innego urządzenia. I odsyłając do tej książeczki, chciałem zwrócić uwagę na jeden zapis, który sobie przeczytamy tutaj wspólnie. Niezwykle istotny, w którym się zawiera całość właśnie dobrych praktyk, jeżeli chodzi właśnie o pozyskiwanie danych, gromadzenie i następnie obróbkę danych. Praktyki dotyczące postępowania z danymi naukowymi. Wszystkie oryginalne dane źródłowe, a więc pierwotne wyniki badań, na których zostały lub zostaną oparte publikacje, a w niektórych przypadkach również próbki czy materiały pochodzące z prowadzonych badań, powinny być skrupulatnie udokumentowane i bezpiecznie zarchiwizowane w sposób uniemożliwiający manipulowanie nimi i zapewniający opublikowanie to jeszcze nie jest koniec procesu, tych badań, ich dostępność przez okres właściwy dla danej dyscypliny. I dlaczego dzisiejsza konferencja jest? Proszę Państwa, pojawiła się taka baza danych retrakcji, o tym, co to jest retrakcja, artykułu też chyba warto powiedzieć. Cały proces, który trwa aż do ostatecznego zaakceptowania przez edytora, tu nie wchodzi w ogóle w grę. To jest normalna korespondencja między edytorem a autorami. Odrzucenie pracy na tym etapie absolutnie nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji. Po zaakceptowaniu wszystkie działania na wniosek autora, na wniosek edytora, na wniosek kogokolwiek z zewnątrz, można chyba nazwać tutaj, nazwać właśnie już retrakcją. Za chwilę podam rodzaje błędów, które upoważniają do wycofania opublikowanego artykułu, ale jak zacząłem przeglądać tę bazę The Retraction Watch Database, która jest bazą ogólnie dostępną, zauważyliśmy, że jeżeli chodzi o Polskę, to od lat 70. były 104 retrakcje, zgodnie z tą bazą danych. Czy to dużo, czy to mało, za chwilę sobie o tym porozmawiamy. Natomiast jeżeli chodzi o te retrakcje, to proszę zobaczyć, na 104 retrakcje w 2017, 14, 18, 12 i aż tylko do 12 kwietnia aż 7. Strach się bać, co się potem mogło czy może zdarzyć do końca tego roku. Ta liczba retrakcji w ciągu tych niespełna 2,5 roku była bardzo duża w stosunku do tej całkowitej liczby 104 retrakcji. I co więcej, około 1/3 tych publikacji wycofano z powodów problemów z manipulacjami obrazów. Manipulacjami, które polegały na manipulacji obrazu, duplikowaniu obrazu bądź ich fragmentów, albo w ogóle falsyfikowaniu, fabrykowaniu tychże obrazów. Tutaj mamy podane właśnie te, można powiedzieć, uczciwe błędy i niewłaściwe postępowania. I jeżeli rozpatrujemy retrakcję, to jest bardzo ważne, czy ona jest z powodów tych po lewej stronie, w lewej kolumnie, czy w prawej kolumnie. Oczywiście dużo gorzej jest, jeżeli to jest tej strony po prawej kolumnie. A tutaj w tym niewłaściwym postępowaniu mamy takie jak produkcja danych lub manipulacje. I chciałbym, żebyśmy właśnie dzisiaj sobie powiedzieli na ten temat właśnie i przedyskutowali to, żebyśmy po dzisiejszym dniu wiedzieli jak najwięcej już właśnie o tym,
co wolno, do jakiego stopnia możemy opracowywać dane i dalej możemy mówić, że to jest uczciwe opracowywanie danych. Tutaj bardzo mi zależy na słowie i pana profesora Przelaskowskiego i pani profesor Kaczmarek, bo oni tutaj będą naszymi ekspertami, zaraz po lunchu zaprosimy ich do swoich prezentacji, ale także tutaj są inne elementy, takie chociażby jak powielanie tych danych w różnych pracach, umieszczanie ich kilkakrotnie, nieujawnione konflikty interesu, plagiat, brak przestrzegania protokołów etycznych i tak dalej. Oj, przepraszam, coś mi przeskoczyło. Dobrze. I teraz, jeżeli chodzi o polskie retrakcje. Tutaj jest lista najważniejszych i najwyżej ocenianych ze względu na wysokość impact factor czasopism, w których się zdarzały polskie retrakcje. Z tym, że tutaj PLOS ONE jest takim wyboldowanym czasopismem, dlatego że tutaj było kilka tych retrakcji, nie jedna, nie dwie, ale było ich co najmniej 3-4. I te najświeższe, na których chciałem zwrócić, właśnie z PLOS ONE, to jest wspólna produkcja z SGGW, z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, ale także jeszcze badaczy z Uppsali, z Uniwersytetu Nauk Rolniczych i także jeszcze z Uniwersytetu w Perugii. To jest praca, w której zostały zakwestionowane dwie ryciny. Rycina pierwsza i rycina druga. I tutaj są podane wszystkie błędy zauważone w tych rycinach. To są ryciny, to są sfotografowane fragmenty prążków analizy Western Blot i jak widzimy tutaj wielokrotnie spotykano te same prążki w różnych ustawieniach. W odniesieniu do ryciny pierwszej spróbowałem nawet zrobić takie trejsowanie troszeczkę, jak to się układało, a więc ten fragment został powielony tutaj albo inaczej. Ten fragment jest podobny do tego drugiego zaznaczonego, z tym, że obrócony o 180 stopni. I następny fragment jest bardzo podobny do tego, co powyżej. Ten fragment jest podobny do tego. Tak podobny, że piksele tak się bardzo zgadzają, że zostało to właśnie przez edytorów zakwestionowane i tak dalej, i tak dalej. Z tą ryciną już dałem sobie spokój, bo tutaj było tak dużo tych podobieństw, że naprawdę bardzo trudno było to pokazać w sposób graficzny, w jaki sposób te elementy powstawały. Także cała rycina, można powiedzieć, została zakwestionowana, dlatego że tam doszukano się aż 15 nieprawidłowo wykonanych kroków przy powstawaniu tej ryciny. I na stronach internetowych PLOS ONE, obok retrakcji tego artykułu, znajduje się opis. To jest skopiowany ten opis właśnie z PLOS ONE o tym, jak edytorzy zwracali się z prośbą o przedstawienie oryginalnych danych, fotografii Western Blotów i jak spotykali się z częściową reakcją bądź odmową i w końcu przyszła decyzja ze strony edytorów, że ten artykuł zostanie poddany retrakcji, na co na dobrą sprawę tylko jedna pierwsza autorka się nie zgodziła. Pozostali autorzy albo wyrazili na to zgodę, albo w ogóle nie odpowiedzieli. I drugi przypadek, to jest przypadek, który miał miejsce w Instytucie Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Przypadek, który jest o tyle osobliwy, że tutaj głównymi osobami takimi odpowiedzialnymi za to są obcokrajowcy, którzy są na postdoku bądź są na studiach doktoranckich
w instytucie i w tym przypadku doszło do powielenia pewnych fragmentów, przepraszam, doszło do powielenia pewnych fragmentów obrazu obok siebie. Doszło po prostu do umieszczenia większej ilości w polu widzenia prezentowanym w prezentacji określonych elementów, zagęszczone zostało to, zwiększona częstotliwość jakby ich występowania, co jest także absolutnie nieprawidłowym zjawiskiem. Po tej pracy jeszcze wrócono do poprzednich prac z tego zespołu. Okazało się, że jeszcze dwie prace zawierały albo powtórzenia, identyczne ryciny spod mikroskopu elektronowego, albo były też obarczone dużym błędem. I właśnie te prace odrzucone w końcu grudnia, na początku stycznia tego roku, jakby doprowadziły do tego, że zdecydowaliśmy się, że trzeba skończyć z tym, że trzeba zacząć naprawdę rozmawiać o tym, w jaki sposób należy w sposób uczciwy prowadzić cały proces postępowania z materiałem biologicznym, żeby się nie narazić na tego typu oczywiste wpadki. Jeżeli chodzi o retrakcję, ja mówiłem, że w tej bazie można znaleźć 104 prace z polską afiliacją. Na początek, jak te retrakcje następowały w czasie. Proszę zobaczyć, że w latach 60., 70. była ich znikoma ilość. Zaczęły się pojawiać, tak jak tutaj mamy tą skalę czasową, pojawiać się w nieco większej ilości w latach 70., ale to były naprawdę niewielkie ilości. Lawinowo wzrosła liczba retrakcji ze wszystkich powodów tutaj podanych. To nie tylko były te związane z fałszowaniem obrazu. Zaczęły lawinowo powstawać te fałszerstwa od początku naszego milenium, a tak naprawdę wzrosły od mniej więcej roku 2007-2008. Pytanie, czy ludzie przestali być uczciwi w tym czasie? Raczej chyba nie. Było to związane najprawdopodobniej z tym, że pojawiły się programy śledzące. Pojawiły się programy śledzące, programy, które pozwalają w olbrzymiej bazie danych, w naszych wszystkich zasobach prac publikowanych, we wszystkich repozytoriach, gdzie znajdują się oryginalne wyniki, przeszukiwać je i wyszukiwać podobieństw. I to jest prawdopodobnie bardziej związane nie z tą zmniejszoną jakby uczciwością człowieka, tylko właśnie z lepszym poszukiwaniem, z lepszym wykrywaniem tychże elementów. I tutaj mamy, to są informacje z jednego z artykułów na bazie Web of Science. Można powiedzieć, te kraje, które w największej liczbie ich artykuły są wycofywane z publikacji. Proszę zwrócić uwagę na jedno, że jeżeli chodzi o ten, o tak zwane pudło, czyli pierwsze trzy miejsca, mamy różnicę pomiędzy latami 2001-2005 a 2006-2010. Przez 10 lat zmienili się, tutaj największa liczba retrakcji była w artykułach amerykańskich, niemieckich, japońskich i tu nagle wskoczyło, na pierwsze miejsce wskoczyły Chiny. Prawdopodobnie z tym było to związane, ale nie tylko, bo jeszcze z wieloma pracami wdrożeniowymi, które się okazały, że były falsyfikowane dane, rząd Chińskiej Republiki Ludowej wpisał oszukiwanie w nauce do jednym z głównych grzechów, który może być nawet zakończony karą śmierci. Nie wiem, czy dotąd z tego powodu
już jakakolwiek egzekucja została wydana, ale tak jak rozmawiałem z kolegami z Chin, z jednego z uniwersytetów, w 14-15 roku oni byli właśnie świeżo po ustaleniu tego prawa. Tym niemniej, jeżeli popatrzymy na współczynnik odsetek prac podlegających retrakcji w stosunku do wszystkich retrakcji, te wyniki nie są takie duże, bo to są tysiączne, 13 tysiącznych. Jest to związane z bardzo dużą liczbą prac publikowanych przez amerykańskich badaczy. Tutaj pod tym względem Prym wiedzie, bo proszę zobaczyć, ten odsetek tutaj jest bardzo wysoki. Prym wiodą pracę z Egiptu. Tutaj widziałem, że Egipt się nie poprawił, tutaj nawet nieco wzrosła ta liczba w następnym pięcioleciu i to już jest wysoki odsetek, to jest 40, to jest 400 i ponad 400 prac, które podlegały retrakcji. W związku z tym to nasze 104 od początku istnienia bazy danych, czyli od początku lat 70. to jest naprawdę niedużo. Ale czy to znaczy dobrze? Nie do końca. Proszę zobaczyć, jeżeli chodzi o statystyki retrakcji na całym świecie, od lat 70. XX wieku wycofano 18 tysięcy, około 18 tysięcy prac. Znowuż, to nasze 104 to jest bardzo mało przy tym. Przepraszam za to urządzenie. Czyli jeżeli porównamy do tego te 104 retrakcje, to jest z Polski to jest stosunkowo niedużo. Ale weźmy pod uwagę to, że jeżeli popatrzymy procentowo, retrakcje częściej zdarzają się w czasopismach z najwyższej półki. I jeżeli popatrzymy sobie na te wartości, 12 tysięcy czasopism nigdy nie dokonało retrakcji. Czyli to są czasopisma, na pewno wszystkie z Q4, na pewno wszystkie z Q3 i prawdopodobnie jakaś duża część czasopism z Q2. Q1 raczej nie występuje w tej liczbie. Czyli może ta niska liczba retrakcji jest związana z tym, że my trochę słabiej publikujemy i nasze prace są słabiej widziane. Nie wiem, nie chciałbym nawet tego sprawdzać, ale to jest bardzo w tym momencie prawdopodobne. I jeżeli jeszcze warto przypomnieć sobie to razem z poprzednim jednym ze slajdów. Do 97 roku tylko 44 czasopisma zanotowały retrakcję, natomiast do 2016, czyli w ciągu około 10 lat, ponad 10-krotnie ta liczba się pomnożyła. Wydaje mi się, że w ten sposób udowodniłem ważność naszego spotkania. Proszę Państwa, zapraszam do prezentacji pana profesora Mariusza Jaskulskiego. Ale panie profesorze, jeszcze spokojnie, bo jeszcze chciałem trochę dobrego o panu profesorze powiedzieć. Pan profesor jest kierownikiem Zakładu Krystalografii Centrum Badań Biokrystalograficznych Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Pan profesor specjalizuje się w krystalografii, biologii strukturalnej. W 2001 roku wraz ze współpracownikami wyjaśnił sposób powstawania w mózgu agregatów amyloidowego ludzkiego białka cystatyny C. Pan profesor ukończył studia na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam obronił doktorat w 1979 roku. W 1988 odbył staż w Narodowym Instytucie Raka w Stanach Zjednoczonych. W 1994 roku założył pierwsze w Polsce laboratorium krystalografii białek. To było Centrum Badań Biokrystalograficznych w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. A w roku 2015 wraz z profesorem Aleksandrem Włodawerem został laureatem pierwszej edycji amerykańsko-polskiej nagrody naukowej przyznanej wspólnie przez FNP i AAS. Ja ze swojej strony jeszcze dodam, że jeżeli Państwo poszukacie w Medline
na nazwisko pana profesora i pana profesora Wodawera, znajdziecie kilka bardzo ciekawych prac, w których właśnie są opisywane problemy związane właśnie z nie do końca uczciwym opisywaniem struktury białek, które później wędrują do Protein Data Bank, no i potem przysparzają wielu problemów tych, którzy chcieliby z tego banku, z wiedzy zawartej w tym banku korzystać. Panie profesorze, oddaję mikrofon. Wierzę, że pan profesor jasnym, prostym językiem, jak dla biologów, wyjaśni wszystkie najbardziej skomplikowane sprawy. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Postaram się, żeby ten język był prosty, tym bardziej, że jak dla biologów, bo ja jestem biolog samouk, więc za dużo tam nie wiem z tej biologii, ale muszę się przyznać, że kiedy pan profesor mnie poprosił jakieś 2 miesiące temu o wystąpienie na konferencji jakiejś szkoleniowej dotyczącej właśnie problemów z reproduktywnością badań naukowych w naszej dziedzinie, ja myślałem, że ja będę mówił tylko do biologów strukturalnych i myślałem, że to będą studenci, doktoranci głównie z mojej dziedziny i przygotowałem prezentację, notabene bardzo profesjonalną kierunku specjalistów z mojej dziedziny. Poza tym kompletnie po angielsku ją przygotowałem. Myślałem, że to będzie po angielsku, panie profesorze, bo doktorantów mamy z różnych języków. Wobec tego proszę mi wybaczyć, że oprócz pierwszego slajdu tytułowego i drugiego, który w ostatnim rzutem na taśmę dołożyłem po polsku, wszystkie inne będą po angielsku. Mam nadzieję, że to nie będzie żadnym problemem dla państwa. No więc to przeźrocze, które jest dołożone tutaj, żeby wprowadzić w ogóle w tematykę, o czym będziemy mówili o biologii strukturalnej, której główną metodą badawczą do niedawna była wyłącznie krystalografia białek. Na początku jedynie, to jest ta metoda, która nam dostarczyła informacje o budowie biomolekuł białek, kwasów nukleinowych, głównie mówimy tu o białkach. Dzisiaj nadal dostarcza 80-90% tej informacji. Mamy już inne metody, wysokorozdzielcza mikroskopia, NMR, ale krystalografia to jest ciągle ten główny koń pociągowy dostarczający nam tej informacji. Więc kilka słów o tym, na czym polega w ogóle proces badawczy krystalografii białek, który pokazuje nam strukturę przestrzenną tych molekuł, o których mówimy. Rozpoczyna się to wszystko w zasadzie od kryształu, ale tak naprawdę tam jest jeszcze długi proces przed tym kryształem, ale prawdziwa krystalografia oczywiście rozpoczyna się od kryształu. Jak mamy wykrystalizowane białko kryształ, robimy bardzo hardkorowy eksperyment, fizyczny eksperyment, dyfrakcję z promieniowaniem rentgena i dostajemy takie obrazy dyfrakcyjne, na których mamy ogromną liczbę danych. To są refleksy, nazywamy to refleksami, to są intensywności i na podstawie tych intensywności wyznaczamy strukturę. To wyznaczenie w teorii jest w zasadzie proste, bo to jest transformata Fouriera tego, co mamy w strukturze, czyli tej struktury atomowej i tu jest nawet ta transformata Fouriera napisana, ale problem polega na tym, że my rejestrujemy intensywności tych refleksów i nie mamy kompletnej informacji o tych falach, które tam się ugięły. Nie mamy faz. To jest taki problem, który od samego początku towarzyszy krystalografu, nazywa się problemem fazowym i polega na tym, że my musimy to każdą strukturę rozwiązać, w bardzo poważny, intelektualny sposób rozwiązać. Wobec tego w każdym przypadku, każda struktura będzie rozwiązywana, wobec tego to nigdy nie jest click button na w komputerze i struktura wyskakuje jak powiedzmy królik z kapelusza. Tą strukturę zawsze trzeba z wielkim intelektualnym wkładem rozwiązać. No ale powiedzmy, że rozwiązaliśmy ten problem fazowy. I to, co otrzymujemy, to, co krystalograf w zasadzie otrzymuje jako ten produkt końcowy swojej pracy, to jest mapa gęstości elektronowej, rozkład elektronów w tych molekułach, które budują kryształ. I to jest już koniec, bo te elektrony rozpraszały promieniowane gena, wyznaczyliśmy ich rozkład. Natomiast ten końcowy konsument tej informacji oczywiście chce widzieć molekuły. I teraz polega problem na tym, że tę gęstość elektronową, to słabo widać, ale ten taki niebieski zarys na tym ciemnym tle tutaj, tą gęstość elektronową trzeba zinterpretować atomowo. I my tam budowujemy model atomowy. Budowujemy reszty aminokwasowe, reszty nukleotydowe, budujemy naszą molekułę, czyli budowujemy atomy. I to można różnie budować. Ta mapa gęstości elektronowej tutaj jest bardzo fantastyczna, tutaj trudno pomyłkę nawet, ale są tacy entuzjaści, którzy mają bardzo kreatywne podejście do rzeczywistości, nawet taką mapę potrafią, brzydko mówiąc, spalić. Ale jak ją dobrze zinterpretujemy, no to mamy dobry model. Ale nie zawsze mapa jest taka piękna i ta interpretacja niestety tutaj ma pewien subiektywizm w jej interpretacji atomowej. Bez tego te atomy, które tu wpiszemy, mogą być czasami troszeczkę inne w interpretacji jednego badacza, w interpretacji drugiego. Jak są dobrzy badacze, to nie będzie różnic, ale jak są kiepscy i kiepskie mapy, mogą być problemy. Jak mamy ten problem atomowy, to idziemy już w ogóle w inną sferę. To udokładniamy w zasadzie parametry, udokładniamy liczby. I tutaj to udokładnianie to rzeczywiście polega na tym, że my staramy się zoptymalizować różnicę między tym, co tu obserwowaliśmy, a między tym, co możemy wysymulować z tego naszego modelu atomowego. To się nazywa udokładnianie, ono jest mierzone takim wskaźnikiem rozbieżności R, jak go tam potem za chwilę pokażę. Jeżeli taką strukturę zakończymy udokładniać, czyli zoptymalizowaliśmy, mamy najlepszy model, jaki może już przy tych danych być uzyskany, no to deponujemy ją w PDB, Protein Data Bank, bank struktur białkowych, który zainicjowano około 50 lat temu,
z minimalną liczbą struktur 7, dzisiaj mamy ich ponad 150 tysięcy. I zaraz powiem, że to jest jeden z problemów, który to wszystko tutaj powoduje. Jakoś ciężko to tutaj się chce to przesuwać. Tak. Tak wyglądają dobre mapy gęstości elektronowej. No tu nie muszę ukrywać, że to jest z mojego laboratorium mapa bardzo ładna, rozdzielczość bardzo ładna. Oczywiście mamy również lepsze rozdzielczości, ale to jest taka przyzwoita rozdzielczość struktury makromolekularnej. I tu nawet ktoś, kto nie jest wielkim ekspertem w biologii strukturalnej, no widzi, że tu jest reszta aromatyczna, tu jest tyrozyna, że tu jest asparagina. Widzimy nawet cząsteczki wody towarzyszące temu białku w gęstości elektronowej. Piękna gęstość elektronowa, interpretacja bezproblemowa. Tak powinny mapy gęstości elektronowej wyglądać. Taka interpretacja, no jednoznaczna, nie ma tutaj żadnych wątpliwości. No, ale niestety to życie ideał swoją drogą, życie swoją drogą i tutaj tu jest pokazany przykład, jak będzie to wyglądało. Bardzo ciężko tutaj się to przerzuca, już prawie mi kciuk odpada, ja ciągle nie mogę. O, tu jest wzięty z PDB właśnie, dwa przykłady dotyczące już nie białka, ja to białko pominąłem, bo notabene z tym białkiem to nawet trudno coś zepsuć, jeżeli te mapy są w miarę dobre. Natomiast największy problem dotyczy małocząsteczkowych towarzyszy, które temu białku mogą towarzyszyć, czyli ligandów albo kofaktorów i tak dalej. Tu chodziło o kofaktor NADP. Bardzo ważny kofaktor w reakcjach redoksowych. Chcemy znać dobrze strukturę białka z kofaktorem, prawda? I mamy dwa przykłady. Obie struktury w miarę dobre w PDB. Tu one są swoimi kodami PDB oznaczone. Tutaj są te kody. To mniejsza z tym, jakie te kody, kto to opublikował. Jedna mapa gęstości elektronowej, na której tą cząsteczkę NADP wymodelowano, wygląda tak, przepięknie. Tutaj każdy atom po prostu ma swoją reprezentację w gęstości elektronowej, a w drugim przypadku ta cząsteczka NADP, te kreseczki, jest rzekomo wymodelowana na podstawie tej mapy gęstości elektronowej. Ja się pytam, jak można wymodelować taką cząsteczkę na podstawie takich szczątków, ułamków, czegoś, co w ogóle nie wiąże się w jakąś jedną całość. Ten model jest na pewno dobry i na pewno ma poparcie w danych. Ten jest kompletnie fikcyjny. Nie wiem, czy on ma poparcie w danych. Według mnie on nie ma poparcia w danych. Inny, tak zwana mapa 2FO minus FC, one się będą często u mnie pojawiały. Inny rodzaj mapy, który na końcu jeszcze nam potrafi postawić kropkę nad i i powiedzieć tak, to jest dobrze, albo tak, nie, to jest fatalne. To jest tak zwana mapa różnicowa. Jak już wszystko zrobimy dobrze, to liczymy mapę różnicową, która powinna pokazać, co zostało w szumie, na samym końcu, jak już wszystko jest zinterpretowane. I szumu nie powinno być, albo powinno być bardzo minimalny. I tu tak to jest. Plusowy szum, zielony, ujemny szum, czerwony, przypadkowo się pojawia, on nic nie wskazuje, to jest po prostu szum. Natomiast tutaj, to co powinno być szumem, jest ogromną gęstością elektronową, która krzyczy tutaj, tego tam nie ma. Czerwona mówi, to jest ujemne, tego tam nie ma, należy to wyrzucić. Tak wygląda źle zinterpretowana mapa w obszarze kofaktora. Kofaktora, który jest kluczowy akurat do interpretacji tej struktury. Dziękuję bardzo. No więc co z tą krystalografią? Mamy ją już przy nas ponad 60, w zasadzie 70 lat od początku, kiedy pionierskie prace Perucza zapoczątkowały w ogóle badania krystalograficzne struktury białek. Zgromadziła ogromną liczbę struktur w banku PDB. Dzisiaj ich jest 150 tysięcy, większość z nich pochodzi z krystalografii. Do pewnego momentu uważano to za krystalografię za taki złoty standard w badaniach eksperymentalnych, przyrodniczych, ponieważ to jest nauka oparta na absolutnie solidnych danych. Solid state, to jest, prawda, bo kryształ to jest solid state, więc to są dane bardzo solidne. To są dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, miliony tych obserwacji. Bardzo dużo, zaraz się okaże, że to jest mało niestety. Dziesiątki tysięcy bardzo dobrych obserwacji. To jest wszystko wywiedzione na podstawie bardzo ścisłych formuł matematycznych, czyli bardzo solidna nauka. Nie powinno być błędów, a jednak się pojawiają. Pojawiają się dlatego, że nagromadziliśmy tyle tej informacji, i niestety robią to coraz częściej ludzie niedouczeni, niedokształceni, w pogoni za sukcesem, w pogoni za grantem, w pogoni za publikacją i idą na skróty i pojawiają się błędy. Niektóre struktury nie są takie, jakie powinny być, niektóre są, mogłyby być lepsze, niektóre są z ewidentnymi wadami, niektóre mają poważne wady, niektóre mają poważne błędy, niektóre są karygodne, a niektóre są sfałszowane. Były przypadki, dwie akcje dwóch badaczy, którzy fałszowali struktury i jak z karabinu maszynowego wprowadzali do PDB. Po prostu nie tylko niszcząc strukturę tego PDB, narażając na szwank reputację tego repozytorium, ale narażając na szwank całą naukę, ponieważ zaczynam mieć wątpliwości. Jeżeli tu i ówdzie pojawi się zgniłe jabłko, to jaką mam gwarancję, że cokolwiek nie będzie zgniłym jabłkiem? I to niestety jest również robienie złej opinii całej nauce oraz przez efekt ripple effect, po angielsku, nie po polsku powiedzieć, efekt rozchodzącej się fali, roznosi się to i roznosi i po drugiej takiej fali my już tracimy kontakt z tym oryginalnym źródłem, już nie wiemy, gdzie było to źródło, a błąd się powiela i czasami nie można nawet dotrzeć do źródła tego błędu. No ale tak było na początku, że krystalografia była taka solidna, wszystko było w porządku, modliliśmy się prawie do tego, to było sanktuarium PDB, to tam jest nienaruszalna informacja, aż pewnego momentu sobie uświadomiliśmy, że niestety raz po raz są tam błędy i zaczęliśmy się przyglądać i widzimy, że tych błędów jest tam nawet sporo. Ja nie chcę zrobić wrażenia, że tam jest wszystko źle, absolutnie nie. Tam jest przeważnie wszystko dobrze, ale są przypadki złe i musimy być na nie wyczuleni.
No więc jak to jest? Skąd się to w ogóle wzięło? To jest efekt naszego sukcesu. To jest efekt tego, że na początku tych struktur było 7, kiedy PDB powstało w roku 1971, a teraz mamy ponad 150 tysięcy struktur. No i nie ma szans. Wśród 150 tysięcy struktur no statystycznie muszą trafić się gorsze. I te gorsze będą dużo gorsze, mało gorsze i bardzo złe i tak dalej. Także to na zasadzie zwykłej statystyki tutaj musimy spodziewać się jakiejś proporcji, jakiegoś odsetku badziewia, czyli kiepskich struktur. Na początku 22 lata Perus pierwszą strukturę wyznacza. Potem to było ciągle na kilkanaście lat. Dzisiaj w ciągu mojego wykładu będzie jedna do dwóch nowych struktur w PDB. To jest takie przyspieszenie tempa rozwiązywania struktur. No i to się wszystko zaczyna wpisywać w ten głos, jaki się słyszy, kiedy się mówi o nauce, profesor nam o tym powiedział na wstępie, że coraz częściej słyszymy od 15, może i od 20 lat, że coś jest niedobrego z nauką, bo są niereproduktywne badania publikowane. I na początku to było tak nieśmiało mówione, bo trochę tak brzydko samemu sobie reputację psuć, ale coraz głośniej pojawia się głos, że to, co my robimy, jest niereprodukowalne. Nie możemy tego powtórzyć, niepowtarzalne. I wszystkich dziedzin dotyczy, ale szczególnie biomedycznych. I niektóre artykuły, ja tu jest jeden z nich, mówią, że 70 do 75% jest niepowtarzalnych. No ja, skóra mi cierpnie. 75% niepowtarzalnych wyników. Ja myślę, że jest to pewna przesada, tak się troszkę łudzę. Ale z drugiej strony ta liczba jest prawdopodobnie dosyć wiarygodna, bo ona pochodzi nie tylko od nas samych, którzy się nawzajem kontrolujemy, ale ona pochodzi również z sektora przemysłowego, z sektora farmaceutycznego, który bierze nasze wyniki i chce na tym zarobić forsę, chce zrobić lek, który sprzeda. I się okazuje, że w 60% biorąc nasze badania wstępne, nie są w stanie tego powtórzyć, nie są w stanie iść z tym dalej. Wobec tego to jest raczej głos dosyć trzeźwy. Ludzi, którzy liczą pieniądze, jeżeli oni mówią 65% przypadków, nie mogliśmy powtórzyć, to coś nie tak, proszę Państwa, w tym musi być. I w to niestety wpisuje się też krystalografia. Może nie aż w takim procencie, na pewno nie w takim, zaraz pokażę w jakim procencie, ale w dosyć sporym. Jeden z artykułów, który o tym mówi. Generalnie nie jest aż tak źle, tak utrzymuje się mniej więcej od pewnego czasu na stałym poziomie ta jakość, czyli ta ilość tych kiepskich. Ale co jest alarmujące, to jest to, że pogarsza się w zasadzie. Jest coraz więcej problemów ze strukturami, które dyskutują ten mały dodatek do białka, ten ligand. On jest najważniejszy. My tę strukturę białka w zasadzie moglibyśmy sobie w wielu przypadkach już troszeczkę wymodelować. To już taka ilość informacji w tym PDB. Ale to, jak się wiąże ligand, szczególnie kiedy ten ligand ma być zaczątkiem budowy leku na przykład, to już nie jest takie proste. Musimy te struktury rozwiązać, musimy poznać wiązanie się liganda do białka, żeby na tej podstawie ulepszyć to wiązanie, poprawić ligand, poprawić lek i tak dalej. Także na styku małych i dużych cząsteczek problem jest poważny. Ale może króciutko, jakiego typu błędy w ogóle w tym PDB się mogą pojawić? No tutaj na szaro narysowałem, bo to się pojawiło dwa razy w historii PDB. Te przypadki zostały wyhaczone, zostały wyeliminowane i mam nadzieję, że się nie powtórzą. To były falsyfikacje, czyli fabrykacja wyników, nieuczciwość naukowa intencjonalna. Ktoś sfabrykował struktury i to nie jedną, ale wprowadzał kilka takich, ulepszał te struktury i wprowadzał do PDB, pozorując, że to są dobre struktury. Na szczęście metodami statystycznymi, bo mamy takich kolegów, no ja do nich też należę, którzy ciągle przeszesują PDB, wyszukując tam takich rozrynków. Coś tu się nie zgadza, statystyka tych danych nie odpowiada strukturze i tak dalej. I to są pewne cechy, po których można rozpoznać takie, prawda? Na przykład złodzieja można pokazać, bo mu się oczy zaczynają podobno bardzo szybko ruszać i tak dalej. Także są takie elementy, po których możemy rozpoznać nieprawidłowości i zaczynamy się doszukiwać. I się okazuje, że jak zaczynamy robić korelacje, to największa korelacja nieprawidłowości jest nazwiskiem badacza, który to opublikował. No to już jest ewidentnie, co on to coś... No, patrzymy dokładniej, no i niestety dwa takie przypadki takich seryjnych fałszerstw się pojawiły. Na szczęście, można powiedzieć, też plus tego całego brzydkiego zamieszania, mianowicie, że pojawiły się narzędzia, które potrafią bardzo dobrze w tej chwili przeczesywać PDB. Ja myślę, że w ciągu tego wykładu, przynajmniej z raz albo z dwa razy PDB będzie przeczesany różnymi programami, różnymi serwerami, które ciągle sprawdzają wszystkie struktury pod najróżniejszymi kątami, pod kątem tego, czy tam czegoś się nie można dopatrzeć nieprawidłowego. Potem były kilka razy pojawiły się przypadki, gdzie były całkowicie złe struktury, ale popełnione w dobrej wierze. I to zdarzyło się nawet bardzo renomowanym krystalografom, profesor David Eisenberg, no, czołowa postać krystalografii, zrobił strukturę rubisko, podstawowy enzym białka, którego jest najwięcej na świecie, bo to jest fotosynteza. Rubisko wymodelował, tylko że w drugą stronę. Od C końca do N końca zrobił sekwencję, więc z grubsza było to dobre białko, ale kompletnie źle wymodelowane. Pamiętamy przypadek transporterów ABC, który całą serię trzeba było wycofać i to dosłownie wycofać i z PDB, i z publikacji, ponieważ pierwszy transporter był źle wyznaczony i wszystkie inne na nim oparte też miały ten grzech pierworodny, trzeba było wycofać. Potem mamy takie częste przypadki, kiedy generalnie struktura nie jest może nawet i zła,
ale elementy tej struktury są źle połączone, bo te mapy nie były takie doskonałe. No to już dosyć poważny problem. Potem mamy coraz mniej poważne, ale ciągle te, no, istotne błędy. Na przykład błąd rejestru, że idziemy dobrze w mapie gęstości elektronowej, ale omsknęła się nam sekwencja. Idziemy niewłaściwy aminokwas do niewłaściwego miejsca przypisujemy. Możemy mieć w ogóle zły aminokwas przypisany, no taki błąd klerykalny może być. Możemy mieć złą konformację w łańcuchu bocznym, to już trochę może mniej drastyczny. Potem często wodę myli się, która towarzyszy białku, wodę myli się z kationami metali, które są też dosyć częstymi towarzyszami białka. Modeluje się bez uzasadnienia rozpuszczalnik. No i to, co pokazywałem już, modelowanie fikcyjnych ligandów w gęstości elektronowej, która tego nie upoważnia. Czyli zbyt niski kontur mapy, mapa w ogóle nie odpowiada temu, co się modeluje, albo w ogóle brak mapy i coś jest modelowane kompletnie z sufitu, kompletnie z powietrza. Co jest źródłem tych błędów? Źródłem tych błędów jest brak danych. Nie mamy wystarczającej ilości danych. Za chwilę będę mówił, że tych danych jest ogromna ilość, będziemy w miliony tych obserwacji dyrefleksów, ale ich brakuje, bo nasze modele są astronomicznie skomplikowane. Nie ma takiej drugiej dziedziny fizycznej, która miałaby tak skomplikowane modele. Nasze makromolekuły mają dziesiątki tysięcy, a nie rzadko setki tysięcy atomów. I każdy atom musi być sparametryzowany. To jest co najmniej X, Y, Z. Plus jeszcze inne parametry. Także milion parametrów to nie jest wcale taki jakiś nadzwyczajny model, który się nie może zdarzyć. Dosyć często się może taki model zdarzyć z milionem parametrów do udokładnienia. Wobec tego, jeżeli do tego udokładnienia będziemy mieli zbyt mało refleksów, na przykład 100 tysięcy, co jest astronomiczną wielkością, ale no w ogóle nie dorównuje milionowi, no to nie udokładniemy tej struktury. Tam, gdzie brak danych fizycznych, to zaczynają popuszczać wodze wyobraźni. Brak danych fizycznych, które by nas utrzymywały na wodzy, powoduje, że nasza wyobraźnia może iść gdziekolwiek i nic nie jest w stanie jej utrzymać w karbach. Wobec tego brak danych to jest filozofowanie, to jest fikcyjne modelowanie, to jest popuszczanie fantazji. I tego się trzeba bać. Fantazja jest bardzo dobra, może na początku, kiedy sobie planujemy, co w ogóle chcemy zrobić, ale kiedy już konkretnie pracujemy na danych eksperymentalnych, fantazja jest bardzo zła, ponieważ fantazjowanie kłóci się z eksperymentem bardzo często. Mówimy, że nasz model nadinterpretuje dane, jeżeli nie mamy wystarczających liczby danych do udokładnienia tych wszystkich licznych parametrów w naszym modelu. Jeżeli mamy złej jakości dane, to de facto mamy dane, jakbyśmy mieli mniej tych danych, czyli w zasadzie dane złej jakości to są porównywalne z niewielką ze zbyt małą ilością danych. Ten grzech, który towarzyszy nam w naszej psychologii, to jest grzech bardzo dobrze rozpoznany od bardzo dawna, dobrze ujawniony i dobrze opisany od czasów oświecenia, przede wszystkim przez Francisa Bacona, że my lubimy wierzyć w to, co się nam podoba. My upatrujemy jakieś coś, my chcemy, żeby tak było i potem robimy wszystko, żeby w tym naszym eksperymencie zobaczyć to, co chcieliśmy zobaczyć. Niezależnie od tego, że ten eksperyment może krzyczeć, że tak nie jest, my będziemy tak przywiązani do tego, cośmy sobie na początku umyślili, że będziemy się na siłę do tego cały czas starali przywiązać. No to jest to wishful thinking oczywiście, ale jest jeszcze drugi aspekt tego błędu poznawczego, który w psychologii jest bardzo dobrze znany, mianowicie cherry picking of evidence. Mamy dowody eksperymentalne, niektóre potwierdzają, niektóre zaprzeczają temu, cośmy sobie wymyślili. Czyli to my unikamy tego, co zaprzecza, udajemy, że tego nie ma, a bardzo mocno podkreślamy tylko te eksperymenty, które jak gdyby spełniają nasze oczekiwania. To jest błąd poznawczy. Niedouczenie czy niedbalstwo badacza coraz częste, bo pędzimy za tymi wynikami za szybko, nie uczymy wystarczająco dobrze naszych młodych adeptów. Oni nie mają dobrego nadzoru ze strony swojego szefa, który jest zajęty pisaniem grantów, a przeważnie pisaniem sprawozdawczości i różnymi innymi bzurami, natomiast nie ma czasu na to, żeby poświęcić ten czas swojemu doktorantowi, to powinien być pierwszy priorytet. Mój doktorant, a on jest na końcu. Jeżeli wszystkie inne biurokratyczne wymogi spełnię dopiero w ten czas, ewentualnie wieczorem się będę mógł na chwilę spotkać z doktorantem. Bardzo źle. A ta krystalografia w zasadzie, jak mówiłem, to jest taki złoty standard, który powinien pracować fantastycznie. Dlatego, że po pierwsze mamy ogromną liczbę danych, które pochodzą z eksperymentu. To są czasami miliony tych obserwacji, bardzo precyzyjnie zarejestrowanych przez precyzyjne liczniki. A po drugie mamy bardzo dobrą bazę wiedzy uprzedniej. My wiemy, jak te białka z grubsza powinny wyglądać. Oczywiście nie we wszystkich szczegółach w tym nowym białku, ale z grubsza ja wiem, jak białka wyglądają. Ja mam bazę wiedzy o tym, co ja badam. I to się idealnie nadaje do metody Bayesa, do metody wnioskowania, którą w statystyce stworzył pastor anglikański na początku XVIII wieku, Thomas Bayes, który opracował teorię prawdopodobieństwa zbudowania modelu w przypadku, kiedy ma się jakieś dane, a jednocześnie ma się jakąś wiedzę. Otóż prawdopodobieństwo, że ten nasz model jest dobry, prawdopodobieństwo tego jest iloczynem dwóch prawdopodobieństw. Prawdopodobieństwa tych danych eksperymentalnych, czyli po prostu jakości danych eksperymentalnych oraz prawdopodobieństwa tego, że to, co my w tym modelu uwzględniamy, zgadza się z poprzednią wiedzą.
Czyli nowy model powinien zarówno spełniać to, co jest zapisane w danych, jak i powinien zgadzać się z wiedzą uprzednią. Jeżeli się nie zgadza z wiedzą uprzednią, na przykład coś kompletnie nowego wymyśliliśmy, zaliśmy cząsteczkę wody, która ma na przykład 3 atomy wodoru, kompletnie nie zgadza się z obecnym paradygmatem, no to byłoby bardzo dobrze, żeby były to silne dane na potwierdzenie tego faktu. Ponieważ jeżeli proponujemy taką głupotę, a jednocześnie nie ma na potwierdzenie tego danych eksperymentalnych, to jest głupota do kwadratu. Także tak powinno być, że jak mamy jakieś bardzo silne, nowe propozycje, nowinki w modelu, to powinniśmy mieć bardzo silne uzasadnienie w danych. Ta równowaga między danymi eksperymentalnymi i danymi i naszą uprzednią wiedzą wynikającą z tego, cośmy już kiedyś zrobili. A jak to wygląda na tle tych właśnie styku makromolekuł, czyli białek i tych ligandów? Co jest obecnie najistotniejszym elementem badań biokrystalograficznych? Pokazuję Państwu wyniki dwóch analiz. Jedna dokonana przez Bernarda Rupa, serwerem Twilight, notabene Bernard Rup jest współautorem mojego referatu tutaj, druga przez Puchades i współpracowników, Velips się nazywa ten serwer, w obydwu wyszło w zasadzie to samo, że większość tych struktur jest dobra, to jest dobra informacja, większość jest dobra, ale większość to oznacza 2/3, 67%, nie ma z nimi żadnego kłopotu. Natomiast około 20% to są takie struktury, które można by z dużą dozą optymizmu nazwać jako właśnie optymistyczne, że optymistyczne, kreatywne modelowanie. Może jeszcze nie wszystko jest źle, ale to jest z dużym znakiem zapytania. Natomiast 12% to są kompletne buble. To są kompletne buble, to jest bzdura, to jest nonsens. No niektórzy mogą powiedzieć tak, to Jaskulski stanął przed nami, się wyżywa, się podnieca, bo 12%, a przecież 2/3 to jest wszystko idealnie. No pokażcie mi dużo różnych innych dziedzin, gdzie 2/3 to jest nienaruszone. On ma fantastyczną sytuację, a jeszcze się użala. Proszę Państwa, niestety będę się użalał, bo to 12% jest karygodne. To 12% jest absolutnie za dużo. 1% jest za dużo, 0,5% jest za dużo. Jedna struktura jest za dużo. My musimy zmierzać do tego, żeby całe PDB było absolutnie wiarygodne, żebyśmy mieli absolutną pewność, że wszystko, co tam jest, jest pewne, że nie mamy tych zgniłych jabłek w tym dużym koszyku. To jest duży koszyk obecnie i no zdaję sobie sprawę, że to, co ja tutaj mówię, że nie będzie żadnych struktur, to jest prawie no, marzenie świętej głowy, ale do tego zmierzamy, bo budujemy gmach wiedzy, gmach informacji. On ma bardzo solidne podstawy na początku, te 7 struktur, Max Perus, to wszystko, to jest tak przebadane, że tam mucha nie siada. I te pierwsze piętra są bardzo solidnie zbudowane. I nagle zaczynamy budować bardzo wielki wieżowiec, on zaczyna się już chwiać, a my tam jakieś zgniłki, jakieś spróchniałe cegły, jakieś zgniłe jabłka wsadzamy, prawda? I ta wieża ma się utrzymać, ona się nie utrzyma, ona runie. Dopóki nie zapewnimy, że wszystkie elementy, wszystkie cegiełki, wszystkie jabłka w tym koszyku będą czyste, dobre, świeże i zdrowe, do tego momentu nie mamy pewności, że ta wieża nam się utrzyma, a raczej mamy pewność, że ona w pewnym momencie się zawali. Bez tego nie możemy dopuścić, ponieważ ja daję Państwu głowę, że za chwilę znajdzie się ktoś, kto będzie starał się robić metaanalizę, czyli będzie robił tak zwany data mining w tym PDB i pierwszą rzecz, którą on wyciągnie, to będzie ten zgniłe jabłko, prawda? I na tej podstawie będzie starał się zrobić ten lek i w ten czas napiszą, ośmieszając nas, że w tym PDB są struktury, których absolutnie nie można powtórzyć, to jest bzdura i z tego się żadnego leku nie da zrobić, bo jest tego do widzenia. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o wycofywanie tych błędnych rzeczy? No tak jak pan profesor powiedział, to nie jest takie proste. Tu jest jeden z przypadków, kiedy ta fabrykacja nastąpiła. Murphy się nazywał, mogę powiedzieć, bo to nazwisko jest ujawnione. Nastąpił proces, on został ukarany przez Office of Research Integrity w NIH-u, dlatego, że tam były wielkie pieniądze NIH-owskie zaangażowane. Początkowo w Birmingham, w Alabama, jego uniwersytet go krył przez długi czas. Krył go i to krył go bardzo mocno, twierdząc, że przecież on ma prawo do własnej interpretacji, to jest jego autorska struktura. Krył go dlaczego? Ponieważ tam ogromne granty wchodziły w grę i oni musieliby te granty oddać, kiedy by się okazało, że fałszywe zostało ujawnione. Na szczęście się to ujawniło, facet został wykluczony ze społeczności naukowej, Uniwersytet Birmingham musiał te granty oddać, ale proszę popatrzeć, czołowe czasopisma po 10 lat im zabrało, żeby zrobić redakcję. 10 lat, kiedy wszyscy wiedzieli, że te struktury są do niczego. A przez 10 lat ludzie to cytowali, inni cytowali tamte cytowania, bo często tak robimy, niestety kopiujemy cytowania, nikt nawet nie wie, o czym tam było napisane, a to były błędne informacje, powinny być wycofane, nie były. Po 10 latach. Takie czołowe czasopisma jak Nature, panie profesorze, te z najwyższej półki niestety też opóźniają, bo oni twierdzą, że oni są wysokiego ryzyka i to się im opłaca. Niestety. Więc Nature, PNAS, po 10 lat od chwili, kiedy już wiadomo było, że wszystko jest do niczego. A to jak Państwu powiedziałem, że to jest w naszej naturze, że te błędy będziemy popełniać, to znamy od czasów oświecenia, od czasów Francisa Bacona, który powiedział, że człowiek wierzy w to, co chciałby, żeby było prawdziwe. No i są takie rzeczy, i przez te około prawie 400 lat ta filozofia oświecenia towarzyszyła nam i budowaliśmy piękną strukturę wiedzy i to było bardzo fajne. I nagle się dzisiaj okazuje, że żyjemy w jakimś matryksie.
Przychodzi gość, prawda, przed jakiś biały dom, przed mikrofon i on mówi, że są alternatywne fakty. I on mówi potem, że są alternatywne prawdy. A my tak kiwamy głowami, no na początku się uśmiechamy, ale potem zaczynamy w to wierzyć. Jakie alternatywne fakty? I w pewnym momencie postmodernizm wmówił nam, że nauka to jest jedna z narracji. Naukowiec może tak albo inaczej sobie interpretować, prawda? To jest jego indywidualny, autorski wybór. Nieprawda, proszę Państwa. Nie ma takiej rzeczy jak alternatywne fakty, jak alternatywne prawdy. Jeżeli tak zaczniemy budować naszą naukę, ona się ma rozwijać jak domek z kart w następnym rozdaniu, jeszcze przed następnym rozdaniem. Bez tego nie dajcie się nabrać na tego typu rzeczy, które niestety teraz stają się bardzo popularne. Relatywizm i wszystko można po prostu, byleby dało się sprzedać. Jeden z przykładów, niestety znowu hinduski badacz, opublikował fantastyczną, które wysoko notowane czasopismo, przeciwciało, które związało antygen, a tym antygenem ma być peptyd. I tak to jest dziwne, że po prostu aż trudne do uwierzenia. A czasopismo opublikowało, a recenzent mówi, panowie, przecież to jest totalny nonsens. Tu nie ma żadnej gęstości elektronowej. Jak on w ogóle wymyślił, że to tak biegnie? A te czerwone kreski mówią, że tam jest konflikt między atomami, atomy się zderzają. Tak nie może być. To w ogóle nie ma żadnego pokrycia w ich eksperymencie. No to może ma chociaż pokrycie w poprzedniej wiedzy. Nie, bo w poprzedniej wiedzy to na Ramachandranie powinno być w tych rejonach, a to jest wszędzie, tylko nie tam, gdzie powinno być. To jest niezgodne z poprzednią wiedzą, nie ma żadnego poparcia w faktach, a on tak sobie wymodelował, bo on tak myślał, że tak powinno być. No i co odpowiada ten człowiek, ten autor, który jest krytykowany przez recenzenta? A po pierwsze on mówi tak. Tak? Nie ma tam tego liganda? To niech pan udowodni, że go nie ma. Mówi tak do recenzenta. Proszę Państwa, stawia kompletnie na głowie. My tak troszeczkę mówimy, no jest jakaś tam filozofia, prawda? Ale on mówi, daj dowód, że nie ma. Dowód na to, że nie ma, to jest brak dowodu na to, że jest. Tamten gość musi przedstawić dowód na to, że jest, a nie ja na to, że nie ma. Więc nie dajmy się znowu ogłupieć, żeby ktoś nam od nas, od krytyka wymagał udowodnienia błędu takiego człowieka, który nie postawił dowodu na to, że to jest. Następnie, jak już się nie udało tego argumentu utrzymać, no to mówi, że to on ma możliwość interpretacji autorskiej. To jest jego własna interpretacja tych danych, czyli alternatywne fakty. A na końcu, jak już nie miał innego argumentu, to mówi, a inni także to robili. Czyli to już jest do kwadratu ta nieuczciwość, bo on się powołuje na innych nieuczciwców i dlatego musimy tak bardzo pilnować, żeby to się nigdy nie zdarzyło, bo ten następny powie, a tamten poprzedni już to zrobił i mu to przepuścili się, dlaczego teraz nie mnie, prawda? Wobec tego ta konferencja i to wszystko, o czym mówimy, jest tu niezmiernie ważne, ponieważ to powoduje nie tylko ten efekt tej domina, to rozprzestrzenianie się tego błędu pierwotnego, ale również roznosi się w postaci tej infekcji na inne osoby i daje argument do ręki. Oczywiście my tego argumentu nie będziemy brać poważnie, ale on się będzie pojawiał. Nie będę już tutaj się na tym rozczulał. Tu chodzi o to, że są systemy, mówiłem o tym w PDB, które potrafią, starają się poprawiać struktury, ale automat tego nie poprawia. Akurat tej struktury, która ma kompletnie źle modelowany cały kawał, kompletnie nie poprawi, to musi usiąść człowiek, musi to zrobić ręcznie i wtedy ta poprawka jest rzeczywiście możliwa. Kilka takich ciekawych rodzynków z PDB. Tu jest białko dezaktywujące rybosom. Bardzo ważne białko i wykrystalizowano jest podobno z całą plejadą najróżniejszych ligandów. A to peptydoglikan, a to kwas mykolinowy, a to kanamycyna i tak dalej. I to są te ligandy wymodelowane na podstawie tej gęstości elektronowej. No, na podstawie tej gęstości elektronowej wymodelowano ten ligand. No, on idzie przecież kompletnie w próżni, no, nie ma żadnego dowodu eksperymentalnego, że to jest tak, a nie inaczej. A tak powinny wyglądać, jeszcze raz przypominam, mapy gęstości elektronowej dla dobrze wymodelowanych ligandów. To są z naszej pracy. Ligandami są fitohormony w białkach wiążących fitohormony u roślin. Inny przypadek. Laktoferina, bardzo ważne białko związane z zapaleniami przewodu pokarmowego, więc badano różne związki, które mogą powodować takie zapalenie, między innymi z aspiryną i opublikowali taki obrazek mówiący tak, aspiryna jest w gęstości elektronowej, to jest kompleks z aspiryną. Tylko to jest to fałszerstwo już tak grubymi nićmi szyte, ponieważ ta gęstość elektronowa powinna być czerwona. Oni zmienili kolor mapy, proszę Państwa. Najbardziej prymitywny chwyt. Zmienić kolor mapy, czerwona mówi, że tam nie powinno tego być. Oni zrobili na niebieskie, wygląda jakby było. I opublikowali, że mają mapę gęstości elektronowej dla aspiryny. Oczywiście tam nie ma nawet śladu aspiryny, ta laktoferyna nie wiąże po prostu aspiryny. Ale ktoś to weźmie teraz za dobrą monetę, będzie teraz bada wiązanie aspiryny przez laktoferynę, a takiego zjawiska w tym eksperymencie nie stwierdzono. Inny przypadek, wiązanie rzekomo glutaminy przez amitokoaminotransferazę, to nie była żadna glutamina, tylko to była część buforu HEPES, który dodano w buforze, tam się związał, a nie żadna glutamina, wobec tego to odkrycie też jest do niczego. Tutaj cała seria naszych prac, w których skoncentrowaliśmy się na metalobeta-laktamazach. Metalobeta-laktamazy, Państwo wiedzą, co to są te enzymy, które
są obecnie najgorszym wrogiem w medycynie, ponieważ to są te enzymy, które rozkładają antybiotyki penicylinowe zawierające grupę beta-laktamową. No i bardzo wiele tych struktur w PDB, tych beta-laktamaz zdeponowano, kilkaset, myśmy około 200 sprawdzili i w przypadku kilkunastu bardzo poważne błędy znaleźliśmy. W 10 przypadkach musieliśmy te struktury jeszcze raz od nowa zrobić, jeszcze raz od nowa je zdeponować. Taki przykład, miała być tiopronina, która jest inhibitorem metalobeta-laktamaz, czyli bardzo fajnie, bo inhibitor zablokuje metalobeta-laktamazę, podana razem z antybiotykiem, uchroni antybiotyk. No ale ta tiopronina nie ma gęstości elektronowej, tam nie ma tej tioproniny. To jest fikcja. Ten kompleks nie istnieje. Inny przypadek, taki związek, który ma być zacząłkiem leku, tak jak Scott ma tutaj DV i tak dalej, tego związku tam nie ma. Tu jest tylko jeden chlorek w tym miejscu. Tam nie ma tego związku. Dlatego prace rozpoczęły się już nad ulepszaniem tego związku pod kątem jego lepszego wiązania do enzymu. A on się w ogóle nie wiąże. Więc o czym my mówimy? Tutaj podobno cefalosporyna miała w tej strukturze pokazać produkt pośredniej reakcji hydrolizy. Tylko, że były problemy z gęstością elektronową. Myśmy pokazali, że to nie żaden produkt pośredni, tylko kompletnie zhydrolizowana cefalosporyna. No i tak tą strukturę zdeponowaliśmy po poprawce. Tutaj meropenem, antybiotyk ostatniego ratunku, należy do carbapenemu, które jeszcze potrafią na niektóre szczepy bakterii antybiotyk opornych zadziałać. No i tutaj kompleks miał być meropenemu z NDM-em. Tak wyglądała struktura, ale tego meropenemu tam nie ma. Wobec tego to znowu jest struktura kompletnie z księżyca, kompletnie z sufitu wzięta. Te 10 struktur od nowa zrobiliśmy, od nowa udokładniliśmy i pojawił się problem, jak je zdeponować w PDB, bo PDB niestety nie ma mechanizmu, który pozwalałby zdeponować poprawioną strukturę. Musi na to wyrazić zgodę oryginalny autor, a najlepiej jak będzie współautorem tego nowego wyznaczenia, co notabene ma pewien sens, ponieważ my pracujemy na jego oryginalnych danych. Myśmy zawsze pracowali na oryginalnych danych tych autorów. Czasami autor umarł i nie można było się z nim skontaktować. Czasami arogancko odpowiedział, że w ogóle mamy się odczepić, bo on nie ma zamiaru z nami dyskutować, jego struktura jest dobra, koniec, kropka. To był taki jeden przypadek. A w pozostałych przypadkach autorzy się zgadzali z nami, nie zawsze chcieli być współautorami tego nowego depozytu, ale w 5 przypadkach bardzo harmonijna współpraca. Myśmy zawsze rozpoczynali od tego, że kontaktujemy oryginalnych autorów. Rozpoczynamy od bardzo przyjaznej rozmowy. Absolutnie nie nóż w plecy i po prostu robimy to poza wiedzą autora, tylko odwrotnie. Kontaktujemy oryginalnego autora, pytamy, czy jest świadomy takich problemów i dyskutujemy. Nawet w jednym przypadku to ten oryginalny autor potrafił jeszcze skorygować naszą korektę. Jeszcze ulepszyliśmy tę interpretację i w 5 przypadkach wspólnie bardzo harmonijnie zdeponowaliśmy 5 struktur wspólnie z poprzednimi autorami. Tu są inne przykłady jeszcze pokazane, kiedy w strukturze białka w krysztale brakowało całego ogromnego fragmentu N-końcowego białka, tam były wody wmodelowane, a to gęstość pokazuje, że tam jest. Po prostu ktoś przez jakieś zapomnienie idiotyczne nie wymodelował 1/3 białka. Tutaj ciekawy przypadek, stwierdzono kompletnie nową teorię zwijania się białek, opartą nie na efekcie hydrofobowym, ale na wiązaniach wodorowych, które rzekomo mają rdzenie hydrofobowe tworzyć. To było na podstawie struktury białka A, co jest białko, które jest deamidazą cytozyny. I to białko wyprodukowano i zrobiono taką strukturę. Tutaj trochę kiepsko widać, ale może to i tak nie jest nic złego, ponieważ ta mapa gęstości elektronowej jest kompletnie do niczego i w tej mapie gęstości elektronowej na pewno w ogóle nie widać tej struktury, którą oni chcą tutaj udowodnić. Notabene na tle cech statystycznych tej struktury, ona w PDB jest pokazana w takich suwakach, powinny być po prawej stronie w tych niebieskim rejonie. Tutaj prawie wszystkie są kompletnie po lewej stronie, mówiąc nam, że to jest prawie jedna z najgorszych struktur, jakie są w PDB. To samo zresztą mówią te wskaźniki rozbieżności R30%, no to jest wszystko fatalne. Ale ktoś, kto pamięta, ma dobrą pamięć do takich krystalograficznych danych, popatrzył na te dane krystalograficzne, na komórkę elementarną i skojarzył, że on to już kiedyś widział. I on to kiedyś widział dla kompletnie innego białka. Kompletnie inne białko właśnie tak krystalizuje z tymi parametrami w zupełnie innej grupie, to jest zupełnie inne białko opublikowane, zdeponowane w PDB, całkiem porządnie to wygląda. To jest białko już dzisiaj dosyć dobrze znane, to jest białko z E. coli, które bardzo często się bardzo mocno pcha do przodu i nam nadeksprymuje, podczas gdy my myślimy, że eksprymujemy nasze białko rekombinowane, to nam się eksprymuje to białko E. coli, bo ono ma taką dużą moc przebicia i to białko nam wychodzi w dużych ilościach, ma taką standardową wielkość, ludzie się mylą, krystalizują to białko, bardzo dobrze krystalizują, robią strukturę, myślą, że robili swoje, a zrobili inne białko. I ci ludzie wykrystalizowali to białko, a wymodelowali to w tej strukturze i na tej podstawie stworzyli teorię nowego zwijania się zwoju białkowego. Nie widzę bardziej śmiesznego nawet, śmiesznej sytuacji w nauce, że ktoś kompletnie złe białko i na tej podstawie teorię publikuje. I nie wycofano notabene tego artykułu. Co robić?
Zasada ograniczonego zaufania jest bardzo, bardzo ważna. Nie możemy tak postępować, że będziemy wszystko kwestionować, bo do niczego nie pójdziemy do przodu, ale musimy mieć ograniczone zaufanie. Taka jest rosyjska maksyma, która chyba akurat tutaj bardzo ładnie pasuje. Dowieraj, no prawieraj. Dowierzaj, ale sprawdzaj. Więc powinniśmy się tego trzymać. Powinniśmy zawsze żądać, żeby w publikacjach krystalograficznych były mapy gęstości elektronowej, żeby te podstawowe dane eksperymentalne były w tym pierwotnym artykule, a nie gdzieś tam schowane pod dywanem w suplemencie, do którego nikt nie trafi, żeby edytorzy i recenzenci byli bardziej odpowiedzialni za to, co robią, to znaczy recenzenci, żeby sprawdzali również dane oryginalne, żeby redaktorzy byli bardziej otwarci na wycofywanie i na współpracę w tym kierunku, żeby PDB stworzyło lepsze reguły dotyczące walidacji i zamiany złych struktur na nowe, ale przede wszystkim musimy mieć postulaty do samych siebie. Edukować, edukować i jeszcze raz edukować. Edukować młode pokolenie, tak jak się to dzieje, jestem bardzo zadowolony, że taka konferencja ma miejsce, że mówimy młodym ludziom generalnie o tych problemach i uczulamy na te problemy, które się pojawią w pracy każdego, chociażby dlatego, że w naszej psychologii to jest zakodowane. I my możemy pamiętać, że jest błąd poznawczy, że my będziemy zawsze chcieli widzieć to, co chcemy widzieć i będziemy o tym pamiętać, ale będziemy to robić. Ja to sam robię cały czas. Więc musimy o tym pamiętać, musimy uczyć nie tylko tego, robić nie tylko trening z metodologii naszej dyscypliny, ale również trening z tej epistemologii badań naukowych, żebyśmy byli wyczuleni na metodę krytycznego rozumowania Bayesa, żebyśmy zawsze stawiali sobie pytanie, czy ten model, który ja proponuję, da się utrzymać w świetle istniejącej wiedzy, a jeżeli nie, to czy mam wystarczająco silne dane, żeby przebić tą uprzednią wiedzę i żeby coś nowego w tej wiedzy stworzyć. No to już mówiłem o tym. I nie dać się nabrać na te pozory logiki odwoływania się do zdrowego rozsądku. Albo inni to robili, prawda? Albo niech pan mi udowodni, że tego nie ma. Dowodem na to, że czegoś nie ma, jest brak dowodu na to, że to jest. Dziękuję państwu bardzo. Pan doktor habilitowany Tomasz Skrzypek, od niedawna habilitowany. Tomku, sieć, ja jeszcze będę o tobie mówił trochę. Jest biologiem, zajmuje się strukturą tkanek roślinnych i zwierzęcych. Pracuje w laboratorium mikroskopii konfokalnej, przepraszam, i elektronowej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Studia magisterskie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w 2002 roku, także to jest młody człowiek. Stopień doktora uzyskał w 2008 roku. Od 2005 jest zatrudniony na KUL w Katedrze Zoologii i Ekologii Bezkręgowców, a od 2014 roku w Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych. Tomka mogę zarekomendować osobiście jako świetnego specjalisty, jeżeli chodzi szczególnie o mikroskopię skaningową elektronową, ale nie tylko. I cóż mogę powiedzieć? Temat będzie troszeczkę nietypowy w porównaniu z pozostałymi dzisiejszymi. Będzie przede wszystkim o tym, jak należy dobrze przygotować materiał biologiczny do opracowania, do przygotowania dobrego preparatu. Dlaczego? Pamiętam jedną w latach 90., w połowie lat 90. odbyłem z moimi przyjaciółmi z Francji, z INRY, gdzie ustalaliśmy się sobie protokół naszego doświadczenia i tam w pewnym momencie był taki tekst, że po zabiciu zwierzęcia tkanki immediately zaczną być pobierane i immediately zaczną być tam chłodzone i następnie przycinane, płukane, etc., etc. I to immediately cały czas się jeszcze z francuskim akcentem powtarzało i w końcu zapytałem się, okej, a ile to jest to immediately? No i się okazało, że 15 minut, a tkankami było naśluzowa jelita cienkiego, trzustka i tym podobne bardzo szybko samotrawiące się tkanki. I się okazało, że to immediately trzeba byłoby skrócić z tych 15 minut może do paru właściwie minut, a idealnie byłoby do kilku sekund. Ale wiadomo, że z przyczyn technicznych tego się nie da. I właśnie tutaj chciałem Tomka poprosić, już możesz, bardzo cię proszę, tutaj wystąpić po tym krótkim wstępie. Chciałem właśnie zwrócić uwagę państwa na to, w jaki sposób należy właściwie przygotować tkankę,
żeby to, co widzimy pod mikroskopem, faktycznie było tym zatrzymanym w jednym punkcie czasowym obrazem, a nie większej części artefaktem naszych działań od momentu uśmiercenia zwierzęcia do praktycznie utrwalenia jego. Bardzo proszę, Tomku. Dziękuję serdecznie, że mogłem tutaj przybyć na konferencję, za zaproszenie od panów profesorów. No i chciałbym właśnie powiedzieć o tym, co można zepsuć, zanim obejrzymy sobie finalnie to zdjęcie, czyli co możemy zepsuć w trakcie preparatyki i dlaczego te artefakty, które powstają, mogą być często błędnie interpretowane. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o cele preparatyki, no to wiadomo, zatrzymanie tkanki w czasie, w stopklatce, aby zachować strukturę tkanek w stanie najbliższym do stanu przeżyciowego, aby dokonać pomiarów jakościowych, ilościowych, błony śluzowej, głębokości kryp, długości kostków, liczby komórek. Oj, przepraszam. Proszę Państwa, dlaczego o skaningu? Dlaczego się będę odnosił do skaningu i dlaczego się będę odnosił do błony śluzowej jelita, także do samego układu pokarmowego? Tak jak pan profesor zaznaczył, preparowanie układu pokarmowego jest bardzo dużym wyzwaniem. I ze względu na to, że to są tkanki miękkie, że działają tam enzymy, że nie ma to żadnej struktury, która to podtrzymuje. A dlaczego skaning? Dlatego, że w skaningu najłatwiej wykazać te zmiany, dlatego że próbki są analizowane w wysokiej próżni rzędu 10 do minus 5. One nie są przepojone żadną żywicą, więc tak jak je przygotujemy, tak je będziemy oglądali i możemy wtedy wykazać te zmiany na najczęstsze. Proszę Państwa, bo jeżeli nie każdy ma z tym styczność tak na co dzień, to takie elementy, jeżeli chodzi o przygotowanie preparatu, to mamy pobieranie tkanki, płukanie, utrwalanie, ponowne płukanie, odwodnianie i finalnie albo suszenie, albo przepajanie parafiną lub żywicą, jeżeli to jest mikroskopia optyczna bądź mikroskopia transmisyjna. Na każdym z tych etapów możemy popełnić błędy. Ja będę chciał pokazać, jakie i co może być efektem tych błędów. Trywialne, ale jeżeli chodzi o na przykład o jelito, proszę Państwa, uprosiąt, musimy wiedzieć, skąd pobieramy próbkę. To nie jest wcale takie proste, dlatego że inaczej to wygląda u młodych zwierząt, inaczej to wygląda u zwierząt dorosłych, gdzie te jelita mają kilka metrów. Jeżeli, proszę zobaczyć, tu mamy to jelito cienkie podzielone na odcinek dwunastniczy, jelito czcze i jelito biodrowe. I zazwyczaj pobieramy próbki z każdego z tych odcinków. I jeżeli przy długości 4 czy 5 metrów, musimy sobie bardzo dobrze zdawać sprawę, w którym miejscu jesteśmy. Próbki, tutaj jest uproszczony schemat, jeżeli chodzi o jelito, powinniśmy pobierać co najmniej 10-15 cm fragment, dlatego że, żeby nie tracić wody. Zanim pobierzemy próbkę, musimy ją oczywiście wypłukać i w zależności od tego, jak chcemy ją sobie tutaj interpretować, możemy ją zostawić w formie albo pierścienia, albo rozłożyć i na siatce, nie rozpiąć, rozłożyć i wtedy taki uzyskamy efekt. Taki efekt uzyskujemy już finalnie w mikroskopie. To jest błona śluzowa jelita cienkiego prosiąt w dniu urodzenia. I jeżeli chcemy interpretować sobie tutaj powierzchnię jelita, integralność nabłonka, kształt kostków, możemy przyjąć taką formę i tak preparować jelito, albo w formie takiego pierścienia, jeżeli chcemy się skupić na ścianie komórkowej, na błonie mięśniowej i innych częściach. Proszę Państwa, czas. Czas, to co powiedział pan profesor, to immediately należy skrócić do minimum ze względu na to, że zachodzą zmiany pośmiertne. I tu jest jeszcze dwie istotne rzeczy. My jesteśmy praktykami. Bardzo często pobieramy tkanki w oborach, w chlewniach, w warunkach naprawdę takich ekstremalnych. Nie są to warunki laboratoryjne czy w rzeźniach, gdzie ten czas naprawdę się może wydłużyć. Jeżeli pobieramy od prosiąt młodych tkanki, to może to następuje to szybciej. Natomiast jeżeli są zwierzęta rzeźne,
to ten cały proces, wiem mniej więcej jak w rzeźni wygląda, nie jest to ładne, ale czasami półtorej godziny jest od momentu uśmiercenia zwierzęcia do pobrania tkanki. W zasadzie jest, brzydko mówiąc, pozamiatane, już możemy tych tkanek nie procesować. Tak to wygląda. Proszę Państwa, tkanek absolutnie, jeżeli chodzi o jelito, nie można transportować. Tak wygląda tkanka prawidłowo procesowana z jelita biodrowego u prosiąt. Natomiast po 5 godzinach transportu w soli fizjologicznej z miejsca uboju do laboratorium dochodzi do rozpadu nabłonka, integralność zostaje naruszona. Tu odsłania nam się z rąb kosmka, to jest odcinek biodrowy także. Także jeżeli takie próbki ktoś nam na przykład zleci do zrobienia i on dostanie takie zdjęcia i on to sobie porówna z grupą kontrolną, no to od razu wnioski, jakie wyciągnie, będą błędne no i wtedy może dojść do tego, o czym tutaj rozmawiamy, do przekłamania, aczkolwiek czy to przekłamanie było świadome, czy nie, czy wynikające z błędów, z niewiedzy, z ignorancji, to jest inna sprawa. Proszę Państwa, płukanie, jeżeli chodzi o płukanie jelita, to jest jeden z narządów, gdzie jest bardzo dużo śluzu. Ten śluz jest bardzo ciekawą strukturą, z tego względu, że on ma taką specyficzną strukturę i on jest, to Państwu pokażę na tym zdjęciu. Proszę zwrócić uwagę, to nie jest coś, co się rozlewa, tylko coś, co jest bardzo zorganizowane. Nie jest to w tym momencie jeszcze odpowiednio zbadane. I ten śluz nam pokrywa całą błonę śluzową jelita. Chroniąc je także, ale też prawdopodobnie ma dużo więcej funkcji. Co się stanie, jeżeli się go nie pozbędziemy? To w semie jest bardzo widoczne. On jest zlokalizowany najbardziej związany z częścią szczytową kosmków. To jest jelito biodrowe, znowuż prosięcia siedmiodniowego. I jeżeli nie odpłukamy tego śluzu, no to mamy taki efekt, że nie będziemy mogli analizować struktury, zwłaszcza tutaj, proszę zobaczyć. A tu jest fragment śluzu. Proszę zobaczyć, jak to jest zorganizowane. To nie jest jakiś taki wypływ z komórki, tylko naprawdę struktura bardzo ciekawa. Na tym zdjęciu widoczna jest komórka śluzowa, tutaj ta gobleta, pomiędzy komórkami enterocytami. Tutaj mamy apikalną część enterocytu z mikrokosmkami z tej strony, a to jest taka gruszkowata komórka gobleta i ona produkuje ten śluz w formie globul. Później jest to sieciowane wszystko. Tutaj mamy zdjęcie, gdzie porównujemy powierzchnię jelita analizowaną w mikroskopie. Jeżeli nie zrobimy tego poprawnie, to nie możemy nic z tą tkanką zrobić, ani powiedzieć nic o niej. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o sam mechanizm usuwania śluzu, to jest też taka ciekawa rzecz, to jest jakby z punktu widzenia już technicznego, dlatego że, jak wspomniałem, śluz jest bardzo silnie zadherowany w części szczytowej kosmków. Tu jest poprawnie usunięty śluz z jelita biodrowego, natomiast tutaj, jeżeli zrobimy to mało delikatnie, uszkadzamy całe epitelium w części szczytowej kosmków. Otrzymując taki obraz, znowuż w jakimś układzie badawczym, gdzie mamy kontrolę i grupę badaną, można łatwo stwierdzić, że jest to efekt, powiedzmy, doświadczenia czy jakiegoś działania badacza. Także jeżeli chcemy złapać za pomocą pensety ten śluz, tutaj pokażę Państwu, a tu nie ma tego zdjęcia, jeżeli chcemy go usunąć mechanicznie, to dochodzi do takiego właśnie oderwania wręcz powierzchni enterocytów, dlatego że tutaj pod spodem widać jądra komórkowe, czyli nawet nie tyle, że całe enterocyty uszkodziliśmy, wręcz uszkodziliśmy komórki częściowo. Proszę Państwa, temperatura jest bardzo istotna z tego względu, żeby nie doprowadzić do obkurczenia jelita, mięśniówki jelita. Temperatura fizjologiczna u prosiąt około 37 stopni na przykład i do takiej soli fizjologicznej płynu Ringera powinniśmy pobrać jelito przed dalszym procesowaniem. Tutaj tak dla przypomnienia, błona śluzowa to jest jedyneczka, dwójeczka jest
mamy błonę podśluzową i błonę mięśniową wewnętrzną i zewnętrzną. Jeżeli tkanka jest prawidłowo procesowana, te warstwy nie są obkurczone, natomiast proszę zwrócić uwagę, co się dzieje tutaj. Tu była za niska temperatura, to były warunki terenowe, więc też nie możemy kontrolować wszystkich warunków do końca. A tutaj jest tak, mamy większe powiększenie odnośnie właśnie błony mięśniowej. Tutaj jest ta błona wewnętrzna, błona zewnętrzna. Proszę Państwa, tu bym chciał nawiązać jeszcze do interpretacji zdjęcia. Na tym zdjęciu, oprócz tego reklamy, że to jest reklama Zeissa, mamy wszystkie dane. Możemy tych danych tutaj umieścić bardzo dużo. I osobiście jestem zwolennikiem umieszczania zdjęć w takiej formie. Nie musimy na przykład daty, godziny, bo to programowo się wyłącza umieszczać, ale pozostałe dane są dosyć istotne dla ludzi, którzy się tym zajmują. I tu jest ewidentnie widać, że to zdjęcie jest niezmienione. Tu jest zdjęcie takie, jakie uzyskaliśmy z mikroskopu i myślę, że do tego powinno się dążyć. Nie do wycinania fragmentów, nie do kontrastowania, zmieniania pewnych parametrów, tylko zostawić to tak jest. Oczywiście fajnie, jak jest ładny kadr. Nie zawsze się to udaje, ale tak jest. Jeżeli chodzi o utrwalenie, to tutaj można popełnić sporo błędów, zwłaszcza jeżeli nie mamy wiedzy o tym, jak działają określone utrwalacze i nie mamy wiedzy na temat osmolarności, pH, składu jonowego utrwalacza. Tutaj, proszę Państwa, jeżeli chodzi o takie najbardziej istotne rzeczy, nie ma uniwersalnych utrwalaczy. Wielkość próbki, jest zasada, że próbki powinny być jak najmniejsze, co znowuż w przypadku skaningowego mikroskopu elektronowego nie jest takie proste. Czas utrwalania jak najkrótszy, ale żeby doszło do utrwalenia całej próbki. Wydłużenie czasu może prowadzić do ekstrakcji lipidów z komórek. Rodzaj tkanki to wiadomo, tkanki twarde dłużej, miękkie krócej. Temperatura utrwalania, to jest też dyskusyjne troszkę, bo wiemy, że temperatura przyspiesza reakcje chemiczne, ale też przyspiesza ekstrakcję i niektórych właśnie elementów czy składników z komórki. Osmolarność utrwalacza książkowa to jest 300-700 miliosmomoli, ale na przykład robocza formaliny to jest 1700. Błena, który jest często do mikroskopii świetleń stosowany, to jest prawie 4000. No i jest jeszcze bardzo ważny odpowiedni dobór nośnika dla utrwalacza. Proszę Państwa, co się stanie, jeżeli źle dobierzemy utrwalacz, a że będzie on hipertoniczny, doprowadzimy do obkurczenia komórek. Proszę zobaczyć, tutaj te połączenia uległy uszkodzeniu, woda z komórek uciekła, także powierzchnia kostków jest, enterocytów, przepraszam, jest pouszkadzana. Tutaj na większym zdjęciu to widać także, że doszło do destrukcji. Tutaj, jeżeli komórki pobiorą wodę, podobny efekt uzyskamy, tylko że w drugą stronę one spęcznieją, a te połączenia także zostaną uszkodzone. Tutaj mamy prawie dobrze. I tu jest ciekawe, że dlaczego prawie dobrze? Proszę Państwa, takim pośrednim naszym pomocnikiem są wynaczynione komórki krwi. One są bardzo delikatne. Jeżeli one zostaną prawidłowo utrwalone w naszym procesie, to one zachowują ten właśnie swój charakterystyczny kształt. Tutaj widać, że one mimo to, krwinki białe czy krwinki tutaj czerwone, one zostały obkurczone, co też się przekłada tutaj na to, że komórki rozluźniły połączenia. No i tutaj finalnie mamy takie enterocyty, które są dobrze utrwalone. Tam wiadomo, może się trafić jedna, druga komórka, bo to są różne warunki, jeżeli chodzi o erytrocyty, uszkodzona. Natomiast jeżeli większość tych komórek wygląda w porządku, mamy pewność, że udało nam się to zrobić poprawnie. Proszę Państwa, utrwalacz. Tutaj mamy płyn Buena. Tutaj mamy zbuforowaną formalinę. Płyn Buena ma tendencję do tego, że komórki pęcznieją w ten sposób, jak tutaj widać. Tu skala jest 10 mikrometrów. To nie jest zbyt fortunne zdjęcie, bo to w semie ciężko zrobić jest przekrój. To jest zdjęcie też z semu, natomiast preparatyka była stosowana taka jak do klasycznej patomorfologii, tak, z zatopieniem parafiny do bloczka parafinowego, a później wróciliśmy z powrotem do alkoholu i zrobiliśmy preparatykę do semu, żeby porównać,
jak wygląda tkanka po jednym utrwalaczu, czyli po płynie błena, gdzie ona jest taka właśnie rozdęta w porównaniu z formaliną. Czyli tu też można zrobić błędy. Przy odwadnianiu jak najbardziej, dlatego że substancje odwadniające są bardzo silnymi rozpuszczalnikami organicznymi i możemy wypłukać nawet do 90% lipidów bądź 5% białek, co doprowadza do zmiany objętości próbki naszej badanej. Proszę Państwa, tutaj błędy w odwadnianiu. Podobnie jak jeżeli chodzi o utrwalanie, mamy tylko jeszcze bardziej silne obkurczenie komórek. I tutaj te odbłony podstawne i także te nasze enterocyty odstają tutaj prawidłowo. Suszenie, zatapianie to już, proszę Państwa, jest, to zależy od metody. Zazwyczaj, to wiemy, do mikroskopii transmisyjnej mamy żywicę, do mikroskopii świetlnej parafinę, do SEM-u CPD, czyli suszenie w punkcie krytycznym. Też tu można robić masę błędów, ale tu już się nie będę zagłębiał w to. Chciałem Państwu pokazać efekt jakby preparatyki w SEM-ie, w skaningowym mikroskopie elektronowym. To są dwie grupy. Grupa badana, przepraszam, na preparacie mlekozastępczym zwierzęta utrzymane młode, tutaj na mleku matki. Środkowy odcinek jelita czczego w siódmym dniu życia. Ten obraz, który tu powstał, gdzie dochodzi do zaburzeń w integralności błony i wypadaniu enterocytów, przepraszam, z powierzchni nabłonka, to jest efektem właśnie stosowania tej diety. Natomiast ten obraz też jest bardzo podobny do obrazu, który uzyskuje się po odsadzeniu zwierzęcia. Kiedy jest zmiana diety, jest stres i mniej więcej tak to wszystko wygląda. No trzeba się w tym wszystkim opatrzyć troszkę. To tak jak z interpretacją zdjęcia rentgenowskiego trochę. Pan doktor Maciej Olszewski jest biologiem molekularnym. W 2004 roku obronił doktorat w katedrze alergologii, tak jak znalazłem, University Medical Center w Utrechcie w Holandii. Potem w latach 2008-2013 odbył postdoc w National Heart, Lung and Blood Institute, Cell Biology and Physiology Center w Bethesda w Stanach Zjednoczonych. W latach 2013-2017 był zatrudniony na kolejnym postdocu, tak? W Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej PAN i od 2017 roku jest pracownikiem naukowym w Katedrze Chorób Dużych Zwierząt z kliniką na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGG w Warszawie. Powie nam co nieco na temat mikroskopii konfokalnej i błędów tam spotykanych. Tak? Bardzo proszę do dzieła. Dziękuję. Dzień dobry. Tak jak tkanka pobrana i utrwalona jest jakąś tam reprezentacją stanu faktycznego występującego w zwierzęciu, tak obraz mikroskopowy jest jakąś tam reprezentacją tej tkanki. I każde urządzenie mikroskopowe jakoś tam modyfikuje światło wychodzące z próbki. Tak, w związku z tym musimy sobie zdawać sprawę, ja zakładam, że na początku tego procesu obrazowania mamy dobrze zrobiony preparat. I tutaj już nie będę mówił o problemach z preparatem. Założenie jest takie, że preparat jest dobry. Usiłujemy tylko zobrazować ten preparat i jego strukturę sobie zapisać. Teraz zawężę trochę tą prezentację do najczęściej występującej konfiguracji mikroskopu konfokalnego, którą prawdopodobnie 90%+ osób dysponuje, to jest konfokalny mikroskop skanujący, laserowy. Tam, gdzie promień lasera przesuwa się po próbce, linia po linii, każdy punkt z osobna jest obrazowany, jego położenie w przestrzeni X, Y, Z oraz intensywność wybranego zakresu widma jest zapisywane i na tej podstawie rekonstruowane są obrazy. Trzeba sobie zdawać sprawę, że w odróżnieniu od normalnego zdjęcia, zrobionego na filmie, bądź nawet i kamerą cyfrową, obraz mikroskopu elektronowego jest rekonstrukcją tylko. Nie ma czegoś takiego, jak w pewnym momencie zrobione zdjęcie konfokalne. To jest klasyczna konfiguracja mikroskopu laserowego skanującego. To jest akurat konstrukcja Leica, ale zasada jest taka sama. Różne promienie laserowe wymagane do wzbudzenia fluorescencji w naszych próbkach są wpuszczane do głowicy skanującej, kombinowane razem ze sobą za pomocą
najczęściej kryształów sterowanych akustycznie można w mikrosekundowym czasie te lasery włączać, wyłączać. Lasery są kombinowane, kierowane poprzez system luster umożliwiających skanowanie preparatu przez obiektyw na preparat. Ponieważ jest to układ epifluorescencyjny, naszym kondensorem jest również obiektyw. Obiektyw jest zarówno kondensorem, jak i detektorem, obiektywem. To jest istotne przy wyliczaniu zdolności rozdzielczej mikroskopu. Później, jak zobaczycie Państwo. Tak więc światło pada na próbkę, wzbudzana jest fluorescencja, część tej fluorescencji wraca do obiektywu. Niestety fluorescencja jest emitowana we wszystkie strony, więc od razu tracimy jej sporo. Część wraca do obiektywu, wraca tą samą ścieżką świetlną i jest na zwierciadłach oddzielana od światła wzbudzającego. Ponieważ fluorescencja jest o wiele rzędów wielkości słabsza niż światło wzbudzające, więc musimy bardzo wydajnie odciąć światło laserowe, które wzbudziło naszą fluorescencję i dopiero tą fluorescencję w przypadku rozwiązania technicznego lajki akurat kierujemy na pryzmat. Całe widmo fluorescencji jest rozdzielane już przestrzennie na kolory i fragmenty tego widma za pomocą lusterek kierowane są do detektorów. W związku z czym jest to inny układ niż tradycyjny, gdzie seria filtrów i zwierciadeł dichroicznych separowała nam kolejne fragmenty widma. Natomiast całe widmo puszczane jest przez pryzmat i można w ten sposób fragmenty jego w przestrzeni wyizolować. Inne stosowane rozwiązania to są siatki dyfrakcyjne, na przykład zamiast pryzmatów. Każde z nich ma swoje zalety, jeśli chodzi o rozdzielczość versus wydajność świetlną. Tak? Ale to jest najczęściej stosowany układ, ewentualnie ta część spektralna jest trochę inna. Inne spotykane konfiguracje to jest Nipkow dysk stosowany do szybkiego imagingu, przepraszam za żargon, i do bardzo szybkiego i o niskiej fototoksyczności obrazowania próbek, gdzie światło wzbudzające przepuszczane jest przez dysk taki z wieloma mikrosoczewkami i przemiata preparat w takich wzorach, które padają potem na chipa kamery i jest również rekonstruowany obraz. Nadal jest to rekonstrukcja, nie ma czegoś takiego jak cały obraz na chipie kamery w jednym momencie. To trzeba też mieć na uwadze. Kolejny setup to jest od nie tak dawna jeszcze mikroskopia typu LightSheet, gdzie wzbudzenie jest prostopadłe do obiektywu. Zauważmy, że tym razem światło wzbudzające nie pada na obiekt przez obiektyw, tylko prostopadle. Za to w postaci takiej płaszczyzny świetlnej, która wzbudza naraz całą płaszczyznę preparatu i przesuwając się w osi równoległej do osi optycznej obiektywu obrazującego, wzbudza kolejne warstwy preparatu i w ten sposób możemy odtworzyć całą strukturę. W tym momencie mamy obraz, cały obraz w jednym momencie wytworzony i on kierowany jest do kamery metodą tradycyjną, przy czym przemiatanie preparatu tą warstwą świetlną obrazuje nam dalsze i bliższe strefy. To jest do dużych obiektów typu danio, rerio, ryba, robaki, cenorabditis i inne takie. Więc to jest już wyizolowana ścieżka świetlna tego skanującego mikroskopu. Wspominał o tym dlatego, żebyśmy potem mieli świadomość, co w urządzeniu się dzieje w sensie fizycznym i jaki to ma wpływ na obrazowanie. Myślę, że zamiast wybierać poszczególne błędy, które są popełniane, lepiej będzie omówić cały proces tworzenia obrazu z tego światła, które wychodzi z preparatu i wskazać, które elementy są wrażliwe na niedokładne ustawienia sprzętu i które są kluczowe dla jakości obrazu, czy dla jakości odwzorowania faktycznej struktury preparatu, a które mogą powodować błędy pomniejsze, aczkolwiek też istotne. Więc światło, tak jak wspominałem, przez laser wpada lustrem dichroicznym przez obiektyw kierowany jest na preparat. Światło laserowe przechodzi przez cały preparat, tak więc wzbudza fluorescencję i powyżej płaszczyzny, która nas interesuje, i poniżej tej płaszczyzny, a także tam, gdzie chcemy być. Obiektyw możemy sobie sfokusować tam na tym poziomie, gdzie chcemy obrazować, natomiast mamy też światło docierające ponad i z poniżej płaszczyzny obrazowania. I temu w podstawowym, eliminacji tego światła w podstawowym zakresie służy tak zwany pinhole, czyli przesłona, której wielkość możemy regulować dynamicznie. I teraz czym bardziej ona jest zamknięta, tym bardziej odcina światło, które pochodzi spoza płaszczyzny obrazowania. Płaszczyzna obrazowania jest powiedzmy tutaj w tym momencie, przez układ soczewek taki skierowany strumień świetlny, że tutaj idealnie tworzy punkt świetlny, tutaj tworzy punktowe miejsce tu. W
związku z czym to jest płaszczyzna ostrości odpowiadająca naszej płaszczyźnie obrazowania. Więc każde światło, które pochodzi z powyżej lub poniżej, nie idealnie się tutaj fokusuje, tylko fokusuje się wyżej lub niżej. W związku z czym, jak stworzymy taką małą dziurkę, to przejdzie tylko światło z tej głębokości. To jest podstawowa, dlatego kon fokalna, czyli współpłaszczyznowa. Zgrywamy dokładnie płaszczyznę obrazu z płaszczyzną pinhola. I zamykając go, tracimy światło najpierw głównie spoza płaszczyzny, później tracimy, zawężamy naszą płaszczyznę do coraz mniejszej. W wariancie idealnym, przy prawie całkowicie zamkniętym pinholu, mamy bardzo cienką warstwę, ale straciliśmy większość fotonów. Także to jak zwykle jest równowaga pewna. No i światło, które wchodzi tutaj, wchodzi do fotopowielacza. Fotopowielacz jest urządzeniem analogowym, do którego wpadają fotony, a z niego wychodzi napięcie. Możemy regulować ten fotopowielacz, jeśli chodzi o wzmocnienie powielacza i jego punkt odcięcia dolnego. W każdym razie to napięcie analogowe jest później kierowane do przetwornika cyfrowo-analogowego i wytwarzane są dyskretne poziomy intensywności sygnału. I to jest to, co widzimy w pikselu. Kiedy laser zatrzymał się na punkcie XY 125-233 i zebraliśmy 33 fotony na sekundę, to nam wyszło 2 V na fotopowielaczu i to jest poziom, jasność piksela 17, na przykład. Cały ten system działa w ten sposób. No i tu jest pewien, jest to cały zestaw problemów. Zacznę od klasycznej optyki. Rozdzielczość mikroskopu planarna konfokalnego, czyli w osi XY, nie jest wcale lepsza niż mikroskopu niekonfokalnego, dlatego że główną zaletą konfokalności jest odcięcie światła spod i znad. Także możemy gorzej widzieć, ale nie dlatego, że w sensie ścisłym, optycznym straciliśmy rozdzielczość. To są obrazy porównane mikroskopią szerokiego pola, czyli klasyczną, i mikroskopią konfokalną. Na przykład to jest mięsień królika i widzimy, rozumiecie, ogromne, kiedy tutaj widzimy wyraźnie włókna, prążki mięśnia, to wynika z tego, że światło z ponad i z poniżej nam to zaświeca. Ekstremalny przypadek to jest pyłek słonecznika, który ma autofluorescencję, i wierzchnia warstwa świeci na czerwono, a środkowa na zielono umownie. W mikroskopii klasycznej szerokiego pola w ogóle nie widać tego środka, w konfokalnej możemy sobie to wyciąć. Tak, możemy sięgnąć w standardowym mikroskopie ponad 100 mikrometrów w głąb próbki. Te warstwy około 0,5 mikrometra do 1,5 normalnie przekroję. Możemy również zrobić X, Z i Y, Z, to znaczy nie tylko tak obrazować, ale również wytwarzać sobie przekroje takie. Także nawet jeśli preparat został ucięty w ten sposób na mikrotomie, to możemy zrobić jego reprezentację taką, co bywa wygodne, bo nie zawsze da się zamontować preparat tak, jakby się chciało do obrazowania. No dobrze, i teraz co to jest rozdzielczość w ogóle? Rozdzielczość, zdajemy sobie sprawę, że czym lepsza rozdzielczość, tym lepiej widać, ale w sensie ścisłym rozdzielczość, tak praktyczna definicja jest taka, że rozdzielczość jest wartością minimalną, odległością minimalną, w której dwa punktowe źródła światła identyfikowane są jako dwa dyskretne punkty przez mikroskop. Czyli jak będziemy zbliżać do siebie dwa punktowe źródła światła, w pewnym momencie mikroskop uzna, że jest to jedno punktowe źródło światła. I ta minimalna odległość, i będzie to dla nas jeden świecący piksel. Będą dwa zbliżające się, w pewnym momencie staną się jednym pikselem. To jest wartość rozdzielczości. Wydaje nam się tak intuicyjnie, że rozdzielczość wynika z powiększenia obiektywu, no bo czym bardziej powiększone, tym lepiej to widać. Nieprawda, rozdzielczość wynika z apertury numerycznej obiektywu. Apertura jest to zdolność do zbierania światła i de facto jest zdefiniowana przez kąt, pod którym wpada światło. Nie jest aż tak istotne. Istotne jest to, że mając przed sobą dwa obiektywy o powiększeniu 40 i 60 razy, które mają prawie identyczną aperturę numeryczną, musimy sobie zdawać sprawę, że rozdzielczość jest taka sama tych obiektywów. Pomimo tego, że mikroskop będzie raportował, że wielkość piksela jest ileś tam nanometrów z tego obiektywu 63, to może być pusta informacja. To wcale niekoniecznie jest większa rozdzielczość. Apertura jest w uproszczeniu określana takim wzorem, zależy od lambda, od długości fali światła. Rozdzielczość rośnie wraz ze skracającą się falą światła. W ekstremalnych przypadkach, przy promieniach rentgenowskich, rozdzielczość jest na poziomie angstremów. My mamy rozdzielczość na poziomie setek nanometrów. Ale pewnie też od długości fali zależy.
Natomiast tu jest wpisana, powinna być apertura numeryczna kondensora i obiektywu, ale w układzie CLSM obiektyw jest również kondensorem. Tak więc prawo dyfrakcji Abbego wydawało się do nie tak dawna, że nie do złamania, tak nam definiuje aperturę numeryczną. Utrata rozdzielczości w praktyce jest rozmyciem sygnału. Możemy go nie zauważyć na pierwszy rzut oka. Wydaje nam się, że to jest w porządku ten obraz. Natomiast światło wzbudzające jest gorzej skupione w miejscu wzbudzenia, a także fluorescencja emitowana z miejsca skupienia jest odbierana jako słabsza niż faktycznie jest, dlatego że z kolei skupienie detekcji jest gorsze. Tak więc przy blisko położonych obiektach zaczynamy to rozmycie, robiąc profile intensywności czy kolokalizację, zaczynamy w praktyczne problemy z tym wchodzić. To są rzeczy, wydawałoby się oczywiste, ale szybko chcę przez to przejść, dlatego że wiele osób po prostu bierze, co stoi na stole i nakłada na obiektyw. Medium imersyjne, olej, woda, glicerol musi być dopasowany do obiektywu i z tym nic nie zrobimy już. Obiektyw jest przeznaczony do danego medium imersyjnego. Współczynnik refrakcji powinien blisko odpowiadać próbce. Niestety obiektywy olejowe z definicji słabo nadają się do preparatów montowanych w mediach wodnych, takich jak te różne fluoromounty po fluorescencji stosowane, czy wręcz do komórek w żywym środowisku. Może się okazać lepsze stosowanie obiektywu o mniejszym powiększeniu, jednak przystosowanego do imersji wodnej albo glicerolowej, do obrazowania próbek żywych. Jeżeli można skrawki, to lepiej zamknąć w DPX-ie, który ma wyższy współczynnik refrakcji, wtedy będzie olejowi odpowiadał, niż pobarwić te komórki i na końcu je szybko kapnąć fluoromautem i zakleić szkiełkiem. Tracimy rozdzielczość. Szkiełko nakrywkowe, banał, prawda? Większość szkiełek sprzedawanych ma numer 1 German One. One są za cienkie. Znowu, większość obiektywów o wysokopowiększeniowych jest przystosowanych do szkiełek 180 mikrometrów, czyli numer 1,5. Grubość German 1,5. O tym należy pamiętać, chyba że mamy obiektyw z pierścieniem korekcyjnym, jesteśmy świadomi tego problemu, możemy ustawić korekcję na grubość szkiełka 1. Natomiast w katalogach firm mikroskopowych są i takie szkiełka, i takie, i bardzo często spotykałem się w laboratoriach, gdzie są szkiełka, no to dawajcie, same jedynki. Jak, a gdzie macie, a po co 1,5? Także znowu, to nie jest tak, że przestaniemy widzieć albo wszystko będzie rozmyte, ale to są wszystko cegiełki, które składają się na ten, czystość optyki. No wstyd wspominać, ale widziałem to wielokrotnie. Brudna optyka mikroskopu. No i nawet jeżeli znowu nie widzimy tego... Dziewczyny, nie malujcie oczy przed podejściem do mikroskopu, bo to wszystko z... Jak to się nazywa? Te tuż do rzęs zostanie na optyce. To jest pierwszy kardynalny błąd. Przepraszam, że przerywam i już wracam. Na szczęście do naszego inkubatora i pod stolik trudno głowę wsadzić, bo to, że okulary są brudne, to można przeżyć, ale obiektyw jest najgorszy. A tam są niedomyte oleje, kurz, jeżeli zostanie brudny olej na obiektywie, przyklei się kurz z powietrza i my tego nie widzimy, kurz jako paproch, bo on jest w innej płaszczyźnie optycznej, ale on nam rozprasza światło i no, przepraszam, ale muszę o tym powiedzieć, bo widzę to w praktyce. Dobór barwników fluorescencyjnych, optymalizacja barwienia. No to jest troszeczkę jakby krok wcześniej, ale dobieramy barwienia do mikroskopu, którym dysponujemy. To jest ważne, żeby na podstawie już posiadanej wiedzy spróbować zgadnąć, które antygeny, na przykład antygeny, będą dawać najsłabszy sygnał, a które najmocniejszy, dobrać barwniki do spodziewanych intensywności barwienia. Tam, gdzie mamy najsłabszy sygnał, poszukajmy barwnika o najlepszej wydajności kwantowej i najlepszej ekstynkcji. Każda Alexa ma swoje parametry. To jest po prostu wydajność przetwarzania światła wzbudzonego na emisję fluorescencji. Nie umieszczajmy barwników sygnałów bardzo silnych i bardzo słabych blisko siebie spektralnie, bo wtedy nawet 5-procentowe przeciekanie fluorescencji zielonej w żółtą bardzo nam utrudnia obrazowanie żółtej fluorescencji. Także trzeba dobrze przemyśleć schemat barwienia już w sensie układu barwników i jak to się ma do możliwości naszego mikroskopu. Wybór obiektywu. Więc oczywiście czym lepszy, tym lepiej. Natomiast jeżeli chcemy zrobić duży obszar, niekoniecznie jest nam ekstremalna rozdzielczość potrzebna, to może użyjmy obiektywu o mniejszym powiększeniu. Trzeba też pamiętać o rozdzielczości obiektywu. Nie ma sensu robić zdjęć, gdzie teoretyczny rozmiar piksela to jest 5 nanometrów czy 10, kiedy rozdzielczość obiektywu jest 150 nanometrów. W ten sposób obrazek wygląda ładniej, być może, ale nie ma tam żadnej dodatkowej informacji. To są puste piksele. W związku z czym
Należy też jeszcze pamiętać o jednym, że grubość warstwy konfokalnej, czyli ta możliwość, grubość tej warstwy, którą izolujemy optycznie, też zależy od apertury numerycznej, czyli rozdzielczość de facto w osi Z jak najbardziej zależy od apertury numerycznej. Czym większe powiększenie obiektywu, tym również większa fototoksyczność, ponieważ ta sama moc lasera jest kierowana na mniejszy obszar preparatu. W związku z czym dostajemy więcej fluorescencji, ale szybciej niszczymy preparat. Teraz czy preparatem jest GFP, który może szybko wyblaknie, czy jest, nie wiem, Oregon Green zatopiony w antybliczowym jakimś, co może świecić i świecić. Też musimy to przemyśleć, co będziemy obrazować. Obrazowanie przeżyciowe jest jeszcze dodatkowym zestawem problemów. Wygrzanie całego systemu dzień przed jest dobrym pomysłem. Wtedy już żadnej ekspansji termicznej w mikroskopie nie widzimy, nic nie pływa. Jak sobie umieścimy komórkę w dużym powiększeniu i chcemy ją śledzić przez 12 godzin, to jeżeli nam odpłynie o 300 mikrometrów w lewo albo w prawo, bo coś tam się ruszy termicznie, to niedobrze będzie. W związku z czym lepiej wygrzać cały system, nawet bez laserów, bez światła, tylko całość inkubatora wygrzać dzień wcześniej. Parowanie imersji to jest też problem, jeśli jest to imersja wodna. Dobrze jest mieć podajnik, są systemy takie, które podają na obiektyw imersję. Też trzeba przemyśleć, bo jeżeli po 6 godzinach zniknie imersja, a my jesteśmy w tym czasie gdzie indziej, no to bieda. No i tak, to powiedzmy, że optykę już mamy ustawioną, jak skanować? Więc jeżeli robimy kilka kolorów fluorescencji, co często robimy, bądź zwykle, musimy zdecydować, czy skanujemy równolegle, czy sekwencyjnie, to znaczy, czy po jednym kolorze naraz, czy żeby sobie przyspieszyć skanowanie, chcemy robić kilka fluorochromów naraz. Teoretycznie możemy włączyć dwa lasery i dwa zestawy detektorów i wykrywać dwa lokalizacje dwóch fluorochromów jednocześnie. To jest jak najbardziej do zrobienia, należy tylko pamiętać o kilku rzeczach. Istnieje ryzyko wzbudzenia krzyżowego i detekcji krzyżowej, to znaczy, że jeden z laserów wzbudza nam obydwa fluorochromy, a nie tylko ten, który myślimy, że wzbudza. Ewentualnie detektor numer 2 wykrywa nam fluorochrom numer 1, bądź na odwrót. Także trzeba to czujnie ustawić, mieć na uwadze, że mogą być krosstoki, to znaczy taki ogon fluorescencji dla fluorochromu bardziej niebieskiego w kolorze będzie nam wchodził w zielone, żółte detektory. Jeżeli jest dysproporcja siły sygnału, to może być właśnie już istotne wtedy, że bardzo silny sygnał z DAPI będzie nam wchodził w GFP, ponieważ DAPI ma długi zielony ogon. Dobrze jest, jeśli możemy zrobić kontrolę pojedynczych barwień i na danych ustawieniach sprzętu już pojedyncze barwienia zapracować. Problemem nie do przezwyciężenia tutaj jest pinhole. To znaczy niestety grubość warstwy konfokalnej zależy od ustawienia wielkości pinhola, tej apertury oraz długości fali świetlnej. W związku z czym, jeżeli dwie długości fali świetlnej puszczamy przez jednego pinhola, to dostajemy różną grubość warstwy konfokalnej. W związku z czym obrazujemy co prawda tą samą płaszczyznę, ale z różną grubością. W związku z czym nie do końca jest to idealne rozwiązanie, jeżeli chodzi o lokalizację, a nawet o intensywność, dlatego że zbieramy intensywność z innego obszaru preparatu. I to niestety jest nie do pokonania przy skanie równoległym. Ta sama ilość akumulacji lub uśredniej jest wymagana dla wszystkich, także szybsze. To jest podstawowa zaleta tego. Czasami się to nadaje, jeżeli nie zależy nas aż tak krytycznie na tym, trzeba to rozważyć sobie i przemyślić. Skanowanie sekwencyjne, no dobrze, i to jest mniej więcej powiedzmy jakiś tam preparat, który mamy tutaj cztery fluorochromy, ich widma emisji są takie. Tu mamy przypadek lasera niebieskiego, który wzbudza krzyżowo, on jest przeznaczony do wzbudzenia tam fluorochromu 488 laser GFP powinien wzbudzać, tutaj wzbudza go we właściwym miejscu, natomiast tutaj jest żółta linia przerywana, wzbudzenie tego fluorochromu. Więc ten laser wzbudza obydwa fluorochromy, ten z dużą wydajnością, ten z małą wydajnością. Jeżeli nasze okienka detekcji, nasze detektory, fotopowielacze ustawimy na te zakresy widma, to teraz zielony mieści się pomiędzy tymi dwoma laserami, zbiera większość zielonej fluorescencji, nie zbiera żółtej już, tak? Bo żółta się zaczyna dopiero tu. Natomiast żółty fotopowielacz, w skrócie, zbiera większość tej fluorescencji, ale tu jest jeszcze ogon emisji tego zielonego fluorochromu, więc część światła wpadającego tutaj będzie pochodzić z tego fluorochromu, chociaż większość z tego. I tak samo tutaj w bliskiej podczerwieni czy w głębokiej czerwieni mamy długi ogon emisji tego żółtego białka bądź fluorochromu wpadający nam do tego detektora. Gdybyśmy robili sekwencyjnie,
nie będzie tego problemu, bo wtedy każdy fluorochrom w danym momencie świeci tylko jeden. Także to jest podstawowa zaleta. No i dobrze, w sekwencyjnym podstawowa wada to jest oczywiście wolniejsze skanowanie. Można sobie spróbować zdefiniować tak poszczególne kanały, żeby mikroskop fizycznie nie musiał niczym ruszać w środku, żadnymi lustrami, żadnymi... Przełączanie tych kryształów laserowych, jak wspomniałem, to są mikrosekundy, więc tutaj nie ma problemu. Więc można sobie tak ustawić, jak się... Tylko trzeba właśnie się zagłębić w to, jak działa urządzenie i ruszenie czym zajmuje czas, a ruszenie czym nie zajmuje czasu. Zbyt często widzę niestety młodych ludzi, albo tu masz wizarda, kliknij GFP and Tritzy, ok, i ustawienia proponowane przez firmę, albo to ja ci pokażę, jak to się robi, i rób tak. A co jak się pojawiają problemy? Na troubleshooting już nikt nie ma czasu, no i wtedy ten biedny tam student czy doktora, no robi te zdjęcia, przyniósł, zrobione są. Mało kto krytycznie patrzy, szukając, szczególnie jeśli mamy ten bias taki kognitywny, o, wyszło tak, jak ma wyjść, no to dobra, dobrze zrobiłeś. Więc naprawdę warto poświęcić czas raz albo dwa na takiego młodego człowieka, no, powtarzam za profesorem, ale to prawda, no, żeby on zrozumiał, jak działa to urządzenie i jak on kliknie tu, to co się stało tam, bo to jest naprawdę ważne, nawet przy głupim mikroskopie. Jeżeli szybkość jest krytyczna, bo na przykład robimy przyżyciowe rzeczy, to możemy walczyć z tym przeciekaniem fluorescencji do różnych kanałów poprzez obróbkę później, odwracanie tego przeciekania cyfrowe. To znaczy wiemy, ile GFP świeci w zielony fotopowielacz, a ile w żółty i możemy potem odwrócić ten proces in silico, odejmując adekwatną ilość sygnału. Przy zebraniu odpowiednich próbek kontrolnych można wiarygodnie to zrobić, to się nazywa spectral unmixing i można to robić post-imagingowo. No dobrze, format i szybkość. Ustawiamy na skanerze zawsze ile pikseli, na ile ma być obraz. Przy czym pole widzenia obiektywu jest takie samo. To jest tylko ustawienie digitalizacji. Jak wspomniałem, rozdzielczość obiektywu definiowana jest przez jego aperturę, w związku z czym, jeżeli rozdzielczość obiektywu jest na poziomie około 250 nanometrów, co jest taką przybliżoną wartością, a nasze pole widzenia ma 100 na 100 mikrometrów, to skanowanie z rozdzielczością 1024 na 1024 daje nam 98 nanometrów na piksel, czyli około 2,5-krotny oversampling. Robimy 2 bądź 3 piksele na jednostkę rozdzielczości obiektywu. I to jest właściwie zalecana wartość, tak zwane kryterium Nyquista. Powyżej tego nie bardzo ma sens skanowanie. Skanowanie tego samego pola widzenia rozdzielczością 2048 może nam dać ładniejszy obraz, no bo będziemy mieli więcej pikseli, wyda nam się, że to jest bardziej rozdzielcze, ale to nieprawda. Natomiast na każdym pikselu system zaparkuje odrobinkę krócej ten laser, bo musi ich więcej w danym czasie zrobić. W związku z czym zbierzemy mniej fotonów i jesteśmy bliżej z sygnałem do szumu, na czym tracimy rozdzielczość ponownie. W związku z czym warto mieć na uwadze, jaka jest, i każdy software konfokalny wyświetla, jaka jest faktyczna rozdzielczość optyczna obiektywu. Skanujemy 2- bądź 3-krotnie gęściej. To samo dotyczy rozdzielczości w osi Z. Jeżeli dobry obiektyw ma rozdzielczość 450 nanometrów w osi Z i zależy nam na zebraniu całej informacji, skanujemy to 150 nanometrów, 3-krotnie gęściej. Wtedy zbieramy całą dostępną informację, ale nie więcej niż trzeba. No i bardzo ważna digitalizacja, bo do tej pory cały czas kierujemy fotonami, tak? Skierowaliśmy fotony na preparat, one wywołały fluorescencję, wróciły nam fotony fluorescencji. Nasz system zbiera te fotony na każdym pikselu przez ileś mikrosekund i one w końcu trafiają do fotopowielacza, żeby z nich zrobić piksel obrazu. Więc fotopowielacz działa tak, że wpadają do niego fotony, to są jakiś analogowy sygnał w fotonach na piksel na sekundę, powiedzmy, tak? Mamy dużo ciemnych pikseli, trochę jaśniejszych pikseli. Parametrem gain, który znajdujemy, regulujemy stopień wzmocnienia fotopowielacza. Tak więc ta ilość fotonów wpadająca będzie generować jakieś tam napięcie w voltach na fotopowielaczu. Parametrem gain możemy regulować, ile to będzie volt, jeżeli wpadnie 10 fotonów na sekundę do fotopowielacza. Parametrem offset z kolei mówimy fotopowielaczowi, gdzie ma ustawić zero. To znaczy, jaki sygnał z fotopowielacza to jest 0 fotonów. Ponieważ jest to urządzenie elektroniczne, ma swój szum pewien również. W związku z czym my już dysponując pewną wiedzą musimy powiedzieć, aha, okej, tak ustawimy, żeby tutaj było zero, bo tu jest ciemno, szkiełko, tu nic nie ma na przykład na tej podstawie. W związku z czym musimy to wykalibrować. Teraz ten zakres napięć jest kierowany do przetwornika i wrzucany do pliku, już wtedy przetwornik digitalizuje te poziomy napięcia na bity. Sygnał poniżej ustawienia 0 ma przypisane 0, a powyżej tak. Jeżeli będziemy mieli sygnały
wyższe od tego, to one wszystkie dostaną tą samą wartość maksymalną. Saturacja obrazu. Tracimy bezpowrotnie informację, że były tam jakieś bardziej intensywne fotony. Przepadło. Od tego momentu już nic nie zrobimy z tym. W związku z tym można sobie intensywność reprezentować na różne sposoby. To jest do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Niebieskie światło, jasniej, ciemniej, ponieważ oko ludzkie słabo działa na niebieskim, szare, trochę lepiej to widać, ale przy większej dynamice obrazu, szczególnie, że ekran wyświetla tylko 8 bitów jasności koloru, możemy sobie reprezentacje barwne zrobić. No i tutaj faktycznie widzimy trochę lepiej, że są drobne różnice intensywności tu, czego w ogóle tutaj nie widać, może lepiej strukturę jądra widać niż tutaj, podobnie w tym zestawie barwnym. Także do samego imagingu są takie zestawy kolorów, to znają ludzie, którzy pracują na CAIS-ie. Czerwone to jest saturacja detektora, niebieskie to jest zero. W tym układzie wygodnie jest regulować fotopowielacze. Tak samo u lajki mamy zielone zero, niebieskie saturacja. Staramy się tak ustawić, żeby pełną dynamikę detektora wykorzystać obrazem, który mamy. Czy tutaj są jakieś dane? Są dane, tu są dane. Ktoś zrobił plik 16-bitowy, ale danych miał mało, w związku z czym na obrazie, jak patrzymy, to nic nie widzimy, ale te dane tam są. Jeżeli wytniemy ten obszar danych i nie zmieniamy mu, to znaczy intensywności, kontrastu, gamma, po prostu bierzemy ten zestaw danych i wyświetlamy go inaczej. To są te dane, które są tutaj, tylko ich nie widać. W 12 bitach już się mieszczą dość dobrze, a nie w 16. Można je przekonwertować do 8 bitów, wyglądają tak samo dobrze, prawda? No, prawie tak samo, mamy teraz 255, a nie 4096 poziomów na tę samą fluorescencję. Ale jeżeli zanalizujemy ilościowo profil intensywności wzdłuż tego, to jest to samo zdjęcie, tylko że wyświetlam teraz te dane, tak, na ekranie. Wyciągnąłem ten fragment i go wyświetlam, ale dane są takie. Ewentualnie zrobiłem akwizycję ponownie, tylko że ustawiłem fotopowielacz tak, żeby dane zajmowały całą dostępną dynamikę fotopowielacza. To przy 16 bitach to jeszcze wygląda nieźle. Widzimy, że sygnał, tu mamy na poziomie 60 tysięcy, tutaj 2,5, faktyczny sygnał po przetworniku, ale profil intensywności wzdłuż tej linii jest dość dobry. Natomiast jeżeli weźmiemy te same dane i zapiszemy je w pliku 8-bitowym, a nie 16-bitowym, patrząc tylko na ten mały zakres danych, to dostajemy taki profil. Dlatego, że no z tych 8 bitów, czyli 255 poziomów, wykorzystujemy 10 na ten zakres intensywności. W związku z czym tutaj już widzimy, że te straty się przełożyły na rozdzielczość przestrzenną. Tak? Tu mamy raptem 1,5 mikrometra tej samej intensywności. Dlatego, że zamiast mieć 15 poziomów obrazujących nam takie siodełko, to mamy jeden poziom, którym jest płasko. Po prostu za mała rozdzielczość jest bitowa tutaj i dane zostały zdegradowane, jeśli chodzi o rozdzielczość przestrzenną również. Także to trzeba mieć też na uwadze. Wadą 16 bitów jest zajmowanie dużo miejsca, ale pozwala to na późniejsze. Teraz, czy tu są jakieś komórki? Są jakieś komórki. To są sfuzowane dwa obrazy, pobrane na dobrej dynamice detektora i na słabej dynamice detektora. Te dane, które wcześniej Państwo widzieliście, tu widać jakiś tam granat, są komórki. Jeżeli to pojaśnię, widzimy, że są. Widzicie, to są te same dane, tylko ekran wyświetla teraz inny zakres dynamiki. W 16-bitowym kontenerze pliku można mieć dane, które są dobrze zebrane i tu, i tu. Teraz po konwersji do 8 bitów widzicie, że to zaczęło wyglądać paskudnie i na przykład tutaj profile intensywności będą zupełnie do niczego w tym obszarze, bo to jest wszystko teraz jedna intensywność, prawda? No i teraz jeżeli się pobierze intensywność tych jąder, tu są jądro, ciemne, tak samo tutaj, tu jest obszar kontrolny pusty. Jeżeli zrobimy na tym analizę ilościową, to na 8 bitach mamy jasność obiektów tych trzech taką, jasne taką, 31 razy, jasne do ciemnych. To są te same jądra, tylko inaczej zrobione. Przy 16 bitach dostaniemy 28. Chociaż to jest ten sam preparat i tak samo obrazowany, tylko zapisany w innej głębi bitowej. To już jest statystycznie istotnie różne, 10% różnicy. Tak? W związku z czym sam, a to jest tylko jeden parametr z całego katalogu. Zapisanie tego w zbyt niskiej rozdzielczości bitowej powoduje, szczególnie przy ciemnych obiektach, że tracimy informacje, czy dostajemy fałszywe informacje, a nawet o tym nie wiemy. To jest problem. Także lasery to już nie jest tak krytyczny wbrew pozorom poziom. O ile preparat to wytrzyma, należy go wzbudzać prawie maksymalnie. To znaczy
podnosimy moc lasera do momentu, do kiedy przestanie nam się powiększać fluorescencja, bo w tym momencie już wysyciliśmy zdolności emisyjne preparatu. Tak, także to, co ja często widzę, a weź tu 488 ustaw na 1%, bo to jest bardzo silny laser, a potem się martw z kanałem detekcji, to nie jest prawda. Albo, o, bo jak ustawisz na 6%, to żywotność lasera spadnie w porównaniu do 1%. Być może, ale może mu spadnie z 18 tysięcy godzin na 17,2 tysiąca godzin. A w tym czasie mamy 17 tysięcy godzin trudnej pracy. Także nie bójmy się 5% lasera, a jak trzeba, nie bójmy się 50% lasera. Tak? Tylko miejmy na uwadze, jaki to jest fluorochrom, czy jemu jedno przejście z dużą mocą zaszkodzi na tyle, że zgaśnie i koniec imagingu, czy on wytrzymuje dużo, bo czym lepiej go wzbudzamy, tym znowu dostajemy lepszy odstęp sygnału do tła. Specyficzne fotony wylatują z fluorochromu, nie wylatują z tła. W związku z czym nie bójmy się lasera. Jeżeli nie możemy użyć z jakichś powodów tego, to możemy uśredniać, czyli każdą linię skanować kilkakrotnie. Szum stochastyczny się uśredni, natomiast sygnał specyficzny się wzmocni relatywnie do tła. Możemy akumulować, czyli kilkakrotnie ten sam obraz skanować, ale nie uśredniać, tylko akumulować fotony. Są różne techniki. Blaknięcie preparatu jest potencjalnym problemem przy ilościowej analizie obrazu. Czyli jeżeli tak skanujemy preparat, że go niszczymy przy okazji, a potem próbujemy oszacować ilość fluorescencji, która z niego wyleciała, no to jest to potencjalny problem. Trzeba to mieć na uwadze. Także z tych parametrów, to jest oczywiste przy każdym rodzaju mikroskopii, ale nadal trzeba o tym wspominać. To jest istotne na etapie planowania już barwienia i trzeba cały czas planując barwienie mieć na uwadze, co potrafi nasz mikroskop lub odwrotnie, wiedząc, co potrafi nasz mikroskop planować barwienie. Format ważny i detektory. To jest najbardziej poważny błąd z tych wszystkich. Lepsze jest brudne szkiełko i dobrze ustawiony fotopowielacz niż czyste szkiełko i źle ustawiony fotopowielacz. Bo to są nieodwracalna utrata danych, która dodatkowo prowadzi do nieliniowej misreprezentacji, przepraszam za wyrażenie. Bo szkiełko brudne jest tak samo brudne wszędzie. Natomiast na przykład fotopowielacz za wysoko ustawiony gain eliminuje nam bardzo jasne obiekty, saturację mamy i nie widzimy dalszego wzrostu jasności. Możemy dostać fałszywe wyniki, porównując te jasne z tymi ciemnymi na przykład. Dziękuję bardzo. Pani profesor Elżbieta Kaczmarek, profesor z zakresu biologii medycznej, kierownik Zakładu Bioinformatyki i Biologii Obliczeniowej Katedry Patomorfologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Pani profesor jest autorem, współautorem licznych publikacji oryginalnych i poglądowych oraz członkiem komitetu redakcyjnego Bentham Journal of Medical Informatics. Pani profesor konsultuje w zakresie morfometrii, analizy cyfrowych obrazów mikroskopowych oraz biostatystyki praktycznie większość badań, które w centrum jest wykonywane. Przeprowadza analizy statystyczne wyników badań prowadzonych w centrum, wdraża metody matematyczne, statystyczne w celu rozwiązywania problemów biologicznych na podstawie danych molekularnych. Pani profesor, bardzo proszę. I przekazuję pani mikrofon. Teraz się dowiedziałem, że powinniśmy trzymać te mikrofony tutaj jak najwyżej, tak? Bo jak trzymam za sam dół, to przerywam. Dobrze, teraz będzie dobrze. Bardzo proszę. Dziękuję. Witam państwa serdecznie i rozpoczynam mocnym akcentem, ponieważ na tym tytułowym przeźroczu jest już manipulacja. Jest to obraz epifluorescencyjny z mikroskopu konfokalnego, więc taka króciutka kontynuacja poprzedniego referatu. Ten obraz z lewej strony jest oryginalny. O, przepraszam. Dobra. Laser włączam. Najwyższy, dobrze. Okej. To jest oryginalny obraz, natomiast ten celowo zmanipulowałam, żeby państwu pokazać, że nie jest to rekomendowany sposób manipulacji, ponieważ ja zmieniłam jasność i kontrast tylko kłębuszka nerkowego, natomiast zostawiłam bez zmian jego otoczenie. Ale po to, żeby sobie zdawać sprawę, że tego typu manipulacje już wymagają uwagi. Jeszcze za daleko to idzie. Dobrze. Czego dotyczy przetwarzanie obrazów? Taki króciutki wstęp, czyli image processing.
Dotyczy głównie zastosowania operacji matematycznych na macierzy liczb reprezentujących obraz cyfrowy, bo to wiemy, że obrazy cyfrowe przedstawiamy po prostu jako liczby. Celem poprawy jakości obrazu, takim często stosowanym operatorem jest odejmowanie tła, po to, żeby poprawić jakość. Troszeczkę nam tutaj przejaskrawia rzutnik. Na oryginalnym obrazie w komputerze to nie wygląda aż tak przejaskrawione, ale jest to dozwolona manipulacja, czyli odejmowanie tła po to, żeby lepiej uwidocznić tutaj akurat hodowlę komórek. Ważne jest to, że wynikiem przetwarzania obrazu jest zawsze obraz. Natomiast czego dotyczy analiza obrazów? Image analysis jest często nazywana też pattern recognition, czy image recognition, często mylone pattern recognition z image processing. Ona dotyczy już dokładnej analizy ilościowej tego, co chcemy, co nas interesuje w naszych badaniach. Czyli w odróżnieniu od przetwarzania obrazów, wynikiem tej analizy są informacje numeryczne, liczby. Dokonujemy wyboru interesujących nas struktur. To jest taki przykładowy program z strony ImageJ, programu z National Institute of Health w Bethesdzie. Wybieramy sobie nasze struktury i wyliczamy ich pole powierzchni, obwód i różne współczynniki kształtu. Czyli wynikiem są już konkretne liczby. Te liczby dalej są poddawane analizie statystycznej w celu porównywania z różnymi grupami badawczymi i kontrolą. Jakie są przetwarzania, etapy przetwarzania i analizy obrazów? Przetwarzanie wstępne, które ma na celu najczęściej poprawę jakości obrazu i usunięcie artefaktów. Dalej segmentacja. Tu już wchodzimy w etap analizy, czyli wyodrębnienie takich fragmentów obrazu, które charakteryzują się szczególnymi cechami od tła, odróżniają się szczególnymi cechami od tła. Tło oczywiście nie jest przedmiotem naszej analizy. Następnie identyfikacja i analiza cech obrazu, najczęściej różnych obiektów, na przykład komórek, jąder komórkowych i na tej podstawie, jak już je zmierzymy, na przykład pod kątem pola powierzchni, obwodu czy objętości, ekstrapolacji do trójwymiarowych parametrów, ich klasyfikacja i interpretacja. Tu jest kilka przykładów, pokażę z naszych badań. Tutaj jest przykład wyodrębnienia mucyny z obrazu mikroskopowego w konwencjonalnej mikroskopii świetlnej na podstawie kolorów w trzech kanałach barw. Hue, saturation, intensity, czyli odcień koloru, nasycenie i intensywność. To jest akurat w pęcherzyku żółciowym. Każde takie analizy muszą być konsultowane z patomorfologiem, to już żeby była sprawa jasna, żebyśmy nie wybrali fragmentów nie nadających się, nie odzwierciedlających samego problemu badawczego, czy ponieważ one mają również zastosowania w badaniach patomorfologicznych, klinicznych, żeby nie była postawiona błędna diagnoza. I inny przykład, inną metodą segmentacji, to jest trudny obraz mikroskopowy, niestety po prostu nie udało się, bo to jest preparat operacyjny, nie udało się uzyskać preparatów lepszej jakości, wcześniej była mowa o tym, jak to jest ważne. I ekspresja TNF-alfa w jelicie grubym w górnym rzędzie, i w odbytnicy w dolnym rzędzie. Z lewej strony są zdjęcia mikroskopowe oryginalne i później mieliśmy taki algorytm, który pozwalał nam lepiej uwidocznić na takich trudnych przykładach występującą reakcję w przestrzeni i wyliczenie rozległości tych zmian. Kolejny przykład, tutaj trochę lepiej wypadły nam zdjęcia mikroskopowe, segmentacja białka BCL2 w preparatach tarczycy. Też się posłużyliśmy jeszcze tą wizualizacją przestrzenną. Przykład segmentacji kaspazy trzeciej, też w preparatach tarczycy i CD8.
I można sobie zadać pytanie, dlaczego rozpoznawanie obrazów jest trudne. Trudne było wyodrębnienie właśnie dla nas tych takich niejednorodnych obszarów z ekspresją reakcji. I od czego zależy ten efekt rozpoznawania obrazów? O tym też była dzisiaj mowa wcześniej. Od jakości informacji po prostu, która wynika po pierwsze z procesu akwizycji obrazu, mają na jakość wpływ różne szumy, zniekształcenia optyczne, chromatyczne. Dokonujemy mapowania z przestrzeni trójwymiarowej na płaszczyznę, oświetlenia sceny i tak dalej. Tych czynników jest bardzo dużo. Dalej, z wiedzy merytorycznej i zdroworozsądkowej niezbędnej w uczeniu informacji obrazowej, o tym uczeniu będę za chwileczkę jeszcze mówić, do tego wykorzystuje się metody sztucznej inteligencji, między innymi, no można również podejść do tego, że uczymy się sami rozpoznawać obrazy, czyli po prostu w edukacji z baz, obrazowych baz danych. I dalej ilość przetwarzanej informacji oraz pamięci komputera czy nośników zewnętrznych, ponieważ ma na to wszystko duży wpływ złożoność obliczeniowa algorytmów, które do tych celów stosujemy. I tu jest przykład bardzo trudnego preparatu, on był po prostu bardzo słaby, ale po to, żeby pokazać, jakie są złe efekty analizy obrazów, jeżeli mamy taką słabą jakość zdjęcia. Czyli tu jest wykrywanie struktur z ekspresją CD8. One są bardzo... Przepraszam. Dobra. One są bardzo słabo widoczne na zdjęciach mikroskopowych i nie zostały dobrze też wyodrębnione przez program. Bo zamiast wyodrębnić 3 struktury w tym wypadku, mamy wyodrębnione pojedyncze drobne piksele. Czyli tego typu obrazy po prostu powinny zostać wyeliminowane z komputerowej analizy, oceniane po prostu wzrokowo. Dobrze. I tutaj kolejny przykład. Często jest słaba różnica w wybarwieniu między tłem, a między strukturami, które miały zadziałać na różne antygeny czy przeciwciała. To może prowadzić do przeszacowania lub niedoszacowania wielkości struktur, czyli to jest kolejny ważny element, który nam utrudnia analizę obrazów. I kolejny przykład, ten był wbrew pozorom łatwiejszy. Ekspresja CD89 na zdjęciu A i CD71 na zdjęciu B w zmianach skórnych w pęcherzycach. I tutaj się udało dosyć szybko wyodrębnić reakcje. Ważne było, jaki obszar w stosunku do całej tkanki zajmuje tkanka zmieniona. Co jest dozwolone w manipulacjach obrazów? Ja się tutaj powołam na ilustracje, które są prezentowane akurat przez firmę Olympus. Nie dlatego, że ją preferuję, tylko że one dosyć ładnie pokazują po prostu w taki skondensowany sposób, co nam wolno zrobić. Czyli na pierwszym obrazie, zawsze mam tendencję. Okay. Nie? Już idę dalej. Sorry. Dobra. W jaki sposób chcemy poprawić tutaj jakość obrazu? Czasami obraz zawiera zbyt dużo szumów, czyli stosujemy filtry wygładzające. To jest akurat filtr uśredniający. I one są często w najprostszym oprogramowaniu dostarczonym przez firmę sprzedającą mikroskop, produkującą ten mikroskop i jego jądro, tego filtra. Tutaj jest z kolei obraz wyostrzający. Z tymi trzeba też uważać, bo tak jak możemy przy filtrze wygładzającym rozmyć pewne granice, to tutaj możemy przy filtrze wyostrzającym na tyle dodać drobnych elementów, które mają poprawić ostrość, że w zasadzie możemy zaszumić obraz. Czyli to jest takie niebezpieczeństwo. Niemniej jednak tego typu manipulacje są dozwolone, tylko trzeba umieć je dobrze zrobić, mieć wprawę i być ostrożny. Ważna jest też wielkość tego jądra. Tutaj mamy o 3 wierszach, 3 kolumnach. A wpływ, jeżeli zwiększymy je na 5 wierszy, 5 kolumn, czy 7 wierszy, 7 kolumn, efekt tego filtra będzie mocniejszy. Czyli doprowadzimy
do większego wygładzenia obrazu. Gdybyśmy stosowali to dla filtrów wyostrzających, zaszumimy po prostu obraz, czyli tego powinniśmy unikać. I wreszcie poprawa jakości obrazu metodami fourierowskimi też bardzo często poprawia jakość obrazu, jeżeli analizujemy zmiany i wiemy o tym, że one mogą właśnie w dziedzinie częstotliwości występować. Typowe techniki manipulacji zdjęć, jakie są? To spajanie. W tej technice części dwóch obrazów są ze sobą połączone. Kopiowanie. Obiekty na zdjęciu są przenoszone lub klonowane z jednego miejsca na drugie. I wreszcie usuwanie, kiedy obiekt znika ze zdjęcia i tego sobie życzymy. I tu kilka przykładów na zdjęciach z życia wziętych, które są prezentowane jako przykład przez firmę Adobe. Mianowicie pierwszy to jest właśnie splicing, czyli usuwamy sobie, dodajemy o, ten element tutaj. I na różnicy tych dwóch obrazów widzimy, co zostało wykonane. Kopiowanie i przesunięcie. Skopiowaliśmy krzesło i zmieniliśmy jego pozycję w tym obrazie. I usunięcie, usunęliśmy sobie głowę tego stworzonka. Dlaczego taki przykład pokazuję? Mianowicie, jeżeli wykonywane są manipulacje na obrazach polegające na tego typu metodach, tu już wchodzimy w sferę niedozwoloną. Czyli jak to wykryć? Mieliśmy proste obrazy, łatwo było to wykryć algorytmami, które są w tej chwili dostępne, ale w momencie, kiedy wchodzimy już w sferę obrazów mikroskopowych, które są trudne ze swojej natury już do wykrycia niedozwolonych manipulacji, ale pan profesor dzisiaj też pokazał taką świetną manipulację na zdjęciach z mikroskopu skaningowego, to mamy problem. Firma, która rozpowszechniła właściwie znajomość i doprowadziła do tego, że mamy wielu naprawdę perfekcyjnych znawców przetwarzania obrazów, chce jakoś z tego wybrnąć, ponieważ pięknie możemy zmanipulować obrazy w niedozwolony sposób i jest to trudno wykrywalne. Do tej pory w analizie, w publikacjach wykrywa się proste analizy obrazu, proste manipulacje, to znaczy ktoś po prostu wyciął fragment obrazu i wkleił. Jeżeli ktoś jest dobrym mikroskopistą, ma tak zwane opatrzone oko, to on to może wykryć, ale nie każdy. Natomiast bomba dopiero zegarowa tyka. My mamy tyle w tej chwili doskonałych narzędzi do manipulacji obrazami, że trudno je wykryć. Nie ma jeszcze na rynku narzędzia, które pozwoli nam ten proces odkryć, tak jak już mamy programy antyplagiatowe do tekstu. Vlad Morio, rumuński naukowiec z pochodzenia, współpracuje od dłuższego czasu z firmą Adobe, ma zespół naukowców i programistów i w oparciu o metody sztucznej inteligencji, ja wiem, że do tego wrócę, pracuje nad algorytmami szybkiego wykrywania zmanipulowanych zdjęć. Wiadomo już, że z dużym prawdopodobieństwem każda z technik manipulacji zostawia pewne ślady. Albo będą to mocniejsze krawędzie kontrastu, celowo wygładzane obszary, bądź odmienne wzory szumu. Tego typu rzeczy potrafi już ten zespół wykryć. Ale to jest jeszcze mało, żeby wprowadzić produkt na rynek. W związku z tym tworzą bazę danych do rozpoznawania manipulacji obrazem. Na tej podstawie będą szkolone algorytmy uczące przy pomocy sieci neuronowych, żeby te obrazy wykrywać. To jeszcze wymaga trochę czasu, ale myślę, że już niedługiego, bo tak jak autorzy tych algorytmów zapowiadają, możemy się w ciągu roku, może dwóch lat spodziewać już pierwszych produktów na rynku i to będą właśnie takie odpowiedniki antyplagiatów, ale ja bym powiedziała do wykrywania manipulacji, czyli coś w rodzaju antymanipulatorów obrazów.
Kiedy manipulacje obrazów są niedozwolone? Na pewno, jeżeli celem manipulacji obrazu nie jest efekt artystyczny, bo tutaj też nie możemy dać się zwariować, jeżeli ktoś chce pokazać po prostu tylko w celu dekoracyjnym, nazwijmy to, pewne zmiany, może to zrobić. Ale jeżeli jest to fałszerstwo przez usunięcie lub wstawienie elementu, który ma potwierdzić tezę autora pracy badawczej, to jest już manipulacja naganna, niedozwolona. Czy są wykrywalne i jakie są konsekwencje? Widzimy, że są wykrywalne. Na razie jeszcze nie metodami programowymi, tylko przez dobre oko. Ewentualnie wspomagają się osoby, które wykrywają te fałszerstwa programami, ale to jest ich jak gdyby potwierdzenie tylko, że mają rację. To nie jest coś, co nam szybko pozwoli wykryć manipulację. Jakie są konsekwencje? Wykryta manipulacja w publikacji naukowej ulega retrakcji nawet po latach. Autorzy muszą przyznać się w czasopiśmie, które opublikowało ich fałszerstwo, do błędu i ponieść ewentualnie dalsze konsekwencje. W bazie Retraction Watch prowadzone są również takie ciekawe konkursy, żebyśmy my nauczyli się też wykrywać fałszerstwa. I ja tu kilka takich przykładów pokażę. Co piątek, jest taki piątek sądowy. I co piątek pokazywane są różne przykłady. Będzie to trochę słabo widoczne, ale jeśli ktoś wejdzie na bazę Retraction Watch Forensic Friday, to zobaczy. Od 3 tygodni są po prostu prowadzone takie quizy. Pytanie, co jest złego w tym obrazie, który z nich został zmanipulowany? Na pierwszy rzut oka to trudno rozpoznać, ale to już nam autorzy pomagają, że miogenina, czyli jeżeli ktoś odpowiedział właśnie, że w kanale miogeniny, miał rację i pokazują tutaj zaznaczone w kolorach punkty, które ich zdaniem nie są poprawne. Jest to bardzo delikatnie zrobiona manipulacja, nie jest łatwa do wykrycia, zwłaszcza jeżeli się nie ma tak zwanego opatrzenia w preparatach mikroskopowych, to jest to trudne. No ale tutaj akurat specjaliści wykryli. I może na tym slajdzie będzie to troszeczkę lepiej widać, ale ewidentnie za zmanipulowany uznano ten kanał. Praca uległa retrakcji. Inny przykład. Najwięcej retrakcji wykrywa się właśnie w obrazach z metody Western Blot. I tutaj też, jaki kanał jest zmanipulowany, jaka linia. No i tutaj mamy właśnie ponowne użycie, o, tutaj w tej kolumnie. I ten przykład jest chyba nieco łatwiejszy, ale on ma też więcej przykładów manipulacji. O, wstawiono po prostu identyczne prążki, dwa różne, ale dla dwóch różnych żeli. I kolejny. I tutaj zrzut ekranu z bazy Retraction Watch. Jeżeli poszukujemy już prac, które uległy retrakcji, ale ja się skoncentrowałam tylko na błędach w obrazach wykrytych czy niedozwolonych manipulacjach. Mamy podane wszystkie dane, czyli tytuł, gdzie się publikacja ukazała, co zostało uznane za niedopuszczalne, jacy są autorzy, czy autorzy się zgodzili, czy praca uległa retrakcji, czy była skierowana do korekty, bo takie decyzje też zapadają. Z dziedziny analizy obrazów 14 retrakcji znalazłam akurat tej badaczki, ponieważ one się nadal powtarzały, ona dostawała granty bardzo dobrze finansowane, które potem firmy musiały zwracać. Została oczywiście pozbawiona pracy i są postępowania dalsze prowadzone. Także no, nie opłaciło się to. I tu kolejny przykład, który wybrałam z tej bazy, dotyczący jednej publikacji, tej zaznaczonej w żółtym kolorze.
co zostało zmanipulowane. No też akurat przy metodzie Western Blot jest napisane i takie informacje właśnie przy retrakcjach są podawane, że ilustracja 3B, 4AB i 5B, ja akurat się tu skoncentrowałam tylko na jednej z nich, zawierają właśnie fałszerstwa, czyli prążki tutaj zostały jak gdyby sklonowane. I kolejny przykład, ten mnie bardziej zaciekawił. Mianowicie ukazała się w 2005 roku w Science publikacja kanadyjskiej autorki Jane Cousin, którą po 9 latach wykorzystał zespół chiński i opublikował w bardzo mocnym czasopiśmie Lung Cancer fragment po prostu tego zdjęcia i dokonał jeszcze, czyli wyciął i obrócił. O, dokonał obrotu i ja tutaj wskazałam tylko na 2 egzozomy, które zostały poprzez rotację tego obrazu możliwe do znalezienia na tym zdjęciu. Ta praca też uległa retrakcji. Tu jest fragment pracy oryginalnej, możemy ją przeczytać aktualnie w internecie. To możemy też przeczytać, ale z tym właśnie czerwonym komunikatem. Czyli tego typu manipulacje będą o tyle trudniejsze nawet przez oprogramowanie do wykrycia, że to jest takie po latach wykrycie, wycięcie, przepraszam, wycięcie, rotacja i wklejenie do innej pracy. No niemniej jednak z punktu widzenia samej czynności jest to prosta czynność, powiedziałabym dosyć prymitywna. Może dlatego trudna do wykrycia będzie w przyszłości, ale ponieważ wykonywane są jeszcze inne manipulacje, to coś trzeba z tym zrobić. I tutaj portal Retraction Watch klasyfikuje niepoprawne manipulacje na obrazach. Kategoria pierwsza to są tak zwane proste duplikacje obrazów, czyli ilustracje zawierają 2 lub więcej identycznych paneli reprezentujących różne warunki eksperymentu, czyli ewidentne fałszerstwo, bo nie może taki sam wynik wyjść w 2 różnych eksperymentach prowadzonych w różnych warunkach, no a jeśli wyjdzie, to no to będzie chyba trudno to wytłumaczyć. I tu w zielonej ramce są zakreślone właśnie identyczne wyniki, ale dla zupełnie różnych eksperymentów, czyli to było niemożliwe, żeby się taka sytuacja zdarzyła. Kategoria druga, duplikacje z repozycjonowaniem. My tu mamy zdjęcia mikroskopowe już. Na tych zdjęciach znowu dokonano wycięcia, wklejenia, powiększenia, zrotowania i uzyskano taki fajny wynik, na którym bardzo autorom zależało, ale to jest ewidentnie niedozwolona manipulacja, to jest po prostu fałszerstwo. I w tej samej pracy, znów w obrazach Western Blot, no te mają chyba największe powodzenie, bo najłatwiej zmanipulować. Obraz jest też przesunięty lub odwrócony względem innego. I tu z cytometrii przepływowej właściwie wykorzystano tylko w drugim obrazie tylko to, co, na czym autorom nie zależało. Natomiast całą resztę zakryto wyciętymi i wklejonymi obrazami z ilustracji z lewej strony. Ewidentne fałszerstwo. I tu przykład jeszcze ilustracji, jaka jest korelacja między liczbą publikacji z duplikacją obrazu, czyli nie same retrakcje, tak jak pan profesor mówił, tylko same duplikacje obrazów w czasopismach z listy filadelfijskiej. No i tu mamy akurat odwrotną zależność, czyli im wyższy impact factor, tym bardziej boją się autorzy robić manipulacje w samych obrazach mikroskopowych. Robią retrakcje inne, robią po prostu błędy innego typu celowe, ale jednak liczą się troszeczkę z manipulacją w obrazach. Natomiast jeżeli jest niższy współczynnik impact factor, autorzy są odważniejsi. Prawdopodobnie liczą, że jest to niewykrywalne, no ale tak jak powiedziałam już, prawdopodobnie długo tak nie będzie. Jakich zasad wobec tego trzeba przestrzegać w rozpoznawaniu obrazów cyfrowych, żebyśmy
nie byli narażeni, nie narażali się sami po prostu na tego typu zarzuty. Bo mogą być obrazy narażone na złą manipulację i to też z powodu, o którym już dzisiaj między innymi pan profesor Jaskulski mówił. Ja się tutaj akurat powołam już na komunikat Seeing the Scientific Image podany przez Johna Rassa. Prawdopodobnie czytał wcześniejszą informację historyczną, ale on też zwraca uwagę na to, że my to, co chcemy widzieć, chcemy udowodnić. I my patrzymy często na obraz mikroskopowy tak, jak chcemy go widzieć. To nas po prostu prowadzi do zguby niejednokrotnie, albo do błędów, jeżeli już nie aż tak tragicznie, że do zguby. Dozwolona manipulacja obrazów cyfrowych powinna być wykonywana na kopiach nieprzetworzonych obrazów. Dlatego ja rozpoczęłam ten dzisiejszy wykład od pokazania obrazu oryginalnego i na nim wykonałam manipulację, na jego kopii wykonałam manipulację. Zawsze oryginały sobie zostawiamy. Oryginał powinien być zawsze obrazem odniesienia, jak również obroną ewentualną autora w przypadku zarzutu manipulacji, który może się pojawić po kilku latach. Prosta korekta na całym obrazie jest akceptowalna, może dotyczyć kontrastu, jasności, ale korekta ta nie powinna być zbyt intensywna, bo też da nam efekt niepożądany. Preparaty oraz obrazy mikroskopowe powinny być dobrej jakości. O to powinniśmy walczyć, o tym też była dzisiaj mowa. I reprezentatywne dla eksperymentu czy badania. Dalej, obrazy cyfrowe, które będą porównywane między sobą, powinny być wyrejestrowane w takich samych warunkach technicznych, czyli muszą być przy takim samym obiektywie, z taką samą rozdzielczością, także o to też powinniśmy dbać. Manipulacje, to o tym też była dzisiaj mowa. Manipulacje wykonywane w wybranym obszarze obszaru obrazu, a nie na całym obrazie, mogą budzić wątpliwości, bo to już jest za daleko idąca ingerencja, która wzajemne relacje, jakie zachodzą między strukturami przedstawionymi na obrazie, może skłaniać do innych interpretacji, czyli tego też powinniśmy unikać. Wybór i zastosowanie filtrów matematycznych podczas obróbki obrazów biomedycznych też wymaga naszej uwagi. Ja wcześniej wspomniałam o tym, że możemy zaszumić obraz przez zbyt drastyczne wyostrzanie go lub stracić za bardzo na rozdzielczości przez zbyt aktywne wygładzanie. Dalej, klonowanie lub kopiowanie obiektów z jednego fragmentu obrazu do drugiego lub nawet z innego obrazu jest niedozwoloną manipulacją i tu mieliśmy zarówno u pana profesora dzisiaj przykład, jak i ja pokazałam z obrazami egzosomów. To jest ewidentne fałszerstwo, chyba że jest wyraźnie zaznaczone w pracy, z jakiego powodu jest to wykonane. No ale tutaj nie było uzasadnienia w tym przykładzie. Chyba że insert, tak. Czyli ja tutaj właśnie zaznaczyłam, o ile nie jest wyraźnie zaznaczone na przykład ramką w celu ułatwienia interpretacji morfologicznej, że my się po prostu odnosimy do tego na naszym obrazie. I dalej, pomiary intensywności koloru mogą być wykonywane tylko na jednolicie przetwarzanych obrazach mikroskopowych. Jednolicie to znaczy tą samą metodą, tą samą techniką. Dane obrazowe powinny być skalibrowane według znanego standardu. Tu trzeba szczególnie uważać przy mikroskopii fluorescencyjnej, bo znane są fluktuacje fluorescencji i jeżeli wiemy o tym, nie powinniśmy się wdawać tutaj w jakiekolwiek korekty intensywności barwy, bo po prostu zmieniamy w ten sposób wyniki. Powinniśmy również unikać stratnej kompresji obrazów, tak zwanej lossy compression. Wiadomo, że obrazy zabierają bardzo dużo pojemności na dysku. Często korzysta się z ich kompresji, ale trzeba to robić z kompresją bezstratną, która niewiele nam tak naprawdę zaoszczędzi pojemności dyskowej, czyli pytanie, czy jest to opłacalne. Dalej, powiększenie i rozdzielczość obrazów również bardzo ważne, szczególnie przy porównywaniu ich. I szczególnej uwagi wymaga zmiana rozmiaru obrazu w pikselach. Dlaczego? Jeżeli zmniejszymy rozmiar, możemy zredukować bardzo rozdzielczość. Często
nie będzie możliwości powrotu, o ile nie mamy zachowanego oryginału, dlatego o tym wcześniej wspomniałam. Jeżeli zrobimy to na oryginale, możemy go po prostu stracić. Zepsujemy sobie to. Wolno to robić, jeżeli redukcja rozmiaru jest potęgą liczby 2. Jeżeli nie, większość oprogramowania do analizy obrazów domyślne wartości przypisuje intensywności koloru i w ten sposób znowu może wpłynąć na ich błędną interpretację. I tutaj kolejny przykład na zakończenie już manipulacji moim kłębuszkiem nerkowym. Nie powinniśmy tego zrobić, ja to zrobiłam tylko dla żartu. Także dziękuję Państwu za uwagę. Pan profesor Artur Przelaskowski z Zakładu Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych z Politechniki Warszawskiej. Pan profesor zajmuje się, najogólniej mówiąc, informatyką obrazów, do czego wliczamy systemy zobrazowań, przetwarzania, analizy, syntezy, rozumienia obrazów, etc., multimediami. O tym dzisiaj mniej będziemy mówić, tak? Chyba żebyśmy chcieli. Dalej, teorią aproksymacji informacji, czyli reprezentacją informacji, kodowaniem z selekcją informacji, przekształceniami wieloskalowymi i innymi oraz zastosowaniami medycznymi, czyli obrazowaniem medycznym, komputerowym, wspomaganiem diagnostyki, systemami informatyki medycznej. Pan profesor także jest redaktorem działowym w czasopiśmie Machine Graphics and Vision. Panie profesorze, bardzo proszę i zamieniamy się w słuch. Witam Państwa ze swojej strony, chociaż tu siedzę długo i się przysłuchuję. No, wydaje mi się, po pierwsze, że jestem trochę jakby z innej parafii, nie? Bo tu trochę dominuje i inny obszar wiedzy, nauki i doświadczeń. Łączą nas, wydaje mi się, obrazy i to jest dobre. Druga taka konstatacja, może żeby troszeczkę było ciekawiej i bardziej naukowo, chciałbym teraz przedstawić pewne kwestie, jakby w pewnej umownej kontrze do niektórych rzeczy, które tu zostały powiedziane wcześniej. Nie po to, że się nie ze względu na to, że się nie zgadzam z tym, co było tu powiedziane, bo generalnie się zgadzam, natomiast po to, żeby pokazać pewne rzeczy od trochę innej strony i trochę inaczej i żeby jakiś dyskurs naukowy też się tutaj wytworzył, żeby było trochę może kontrowersji czy trochę pewnych pytań postawionych takich niejasnych i nieoczywistych. No więc tak, tak sobie pomyślałem teraz, jak czekałem na to, aż dostanę mikrofon, że właściwie no, przyszły do głowy, znaczy i go, i nędznicy, i można tak, jak się kogoś złapie na złodziejstwie, na jakimś oszustwie, no to można go oddać policji, prawda, i go piętnować. A można raz zastanowić się, dlaczego człowiek robi tak, a nie inaczej, co jest powodem jego złych zachowań, to jest pewna rzecz. A druga rzecz, może zamiast go wsadzać do więzienia, trzeba mu po prostu pokazać, że można żyć inaczej, można działać inaczej, że wcale nie trzeba manipulować, że wcale nie trzeba złych rzeczy robić. I mi jest bliższe to drugie podejście. Dużo mówimy o retrakcjach, o karaniu, o manipulowaniu, o szukaniu, jak tu znaleźć tego manipulatora i jak wykryć to, że on tu chciał nas oszukać, nie? Może bardziej no, będę starał się po pierwsze pokazać przyczyny takich zachowań, znaczy nie pokazać, bo jest za mało czasu, ale na końcu wrócę do źródeł, czym jest nauka, o co tak naprawdę chodzi w życiu badacza, w jego działalności. Może to przypomnę w większości, ale wydaje mi się, że potrzeba nam, szczerze nam potrzeba powrotu do fundamentów. A poza tym chciałem pokazać z drugiej strony właśnie głównie manipulacje. Manipulacje, które w moim rozumieniu no, prowadzą do wspaniałych rzeczy i do dużych sukcesów i korzyści dla nas wszystkich. No to zacznijmy. Też chciałem się przedstawić nieco inaczej. Oj, znowu nie, te szalki rzeczywiście są odwrotnie. Trochę inaczej.
niż to pan profesor uczynił. Jestem przede wszystkim informatykiem medycznym, tak się definiuję, ale jest to moje marzenie, bo informatyk medyczny w Polsce dzisiaj no jakby nie istnieje, nie ma takiej profesji i ciężko się realizować w tym obszarze. Fascynuje mnie od zawsze obraz, od studiów, od kiedy zacząłem zajmować się informatyką i elektroniką. No obraz fascynował mnie od samego początku i na nim się koncentruję. Z drugiej strony najbardziej mnie interesuje człowiek, stąd moje zainteresowania medyczne. Uważam, że w nauce największa głębia, prawda i sens i nieskończoność właśnie jest w człowieku i odkrywanie tego, kim jest człowiek i co może robić, jakie możliwości jest najpiękniejsze. No i dwie rzeczy, które charakteryzują moją pracę. Uważam, że szczególnie ważna jest wolność badań. Zwracam na to uwagę, sam próbuję być trochę takim kontestatorem różnych obowiązujących u nas przepisów i reguł, bo uważam, że to jest klucz. Jeżeli chcemy dobrze publikować, uczciwie działać w nauce, musimy być ludźmi wolnymi. Jak nie jesteśmy wolnymi ludźmi, to tak naprawdę nie jesteśmy badaczami i te wszystkie nasze działania mogą być takie, jak te, o których mówimy. I druga rzecz, no dla mnie ważniejszy jest bieg, a nie ja biegam w różnych biegach, tam 10 maraton, półmaraton i dla mnie znaczy fajniejsze jest to, że się biegnie, co się wtedy przeżywa, jak się walczy z samym sobą, jakie trudności się pokonuje, a nie to, że jest się tam pierwszym, drugim czy piątym na mecie i to też jest według mnie charakterystyczne, czy powinno być dla nauki. Taka moja wizja ogólnie całego problemu, ponieważ ta prezentacja jest o Poznaniu, nie? Poznaniu, które prowadzi do zdobywania wiedzy, a tak naprawdę mądrości. No i to jest jakiś, nie mamy czasu, żeby to omawiać, trochę już jesteśmy spóźnieni, ja mam niewiele czasu, więc te materiały będą dostępne, jak ktoś chce to pokontemplować dłużej. Tu obejmuję takie różne elementy, które prowadzą do jakiejś tam mądrości, która ubogaca człowieka coraz bardziej i to jest taka pętla zwrotna. Ważne są oczywiście różnego typu pomiary, sposób zdobywania wiedzy, określanie wiedzy dziedzinowej, danych takich i innych, jakieś procesy technologiczne, naukowe, matematyczne, by to wszystko obrobić. Na końcu doprowadzić do pewnych sukcesów pragmatycznych, które no, stanowią o mądrości. I wracamy ubogaceni, działamy w ten sposób. I to jest pewne tło tego, o czym chcę mówić. I teraz pokażę Państwu dwa przykłady dotyczące obrazów. Koncentruję się na tym, że obraz jest pewną drogą do poznania. Według mnie obraz jest, no, daje największe możliwości poznawcze człowiekowi. To głównie ze względu na to, że nasz zmysł wzroku jednak daje nam najwięcej informacji. Przez to wiedza, przez wzrok nabywana przez obrazy wydaje się no, potencjalnie największa. I teraz dwa przykłady. W pierwszym chcę pokazać takie obrazy, w których dużo widać, tylko że nie wiemy, co widać. Problem polega na tym, Nie polega na tym, że nie widzimy, tylko widzimy rzeczy, których nie rozumiemy, których nie potrafimy właściwie zinterpretować. I to jest jeden taki typowy problem. Drugi przykład, który pokażę, będzie dotyczył udaru mózgu. Tam z kolei jest problem inny. Patrzymy na te obrazy i nic nie widzimy. Nie widzimy choroby, nie widzimy niedokrwienia, nie widzimy zawału mózgu. I jak zrobić, żeby to coś zobaczyć? Trzeba ten obraz zmanipulować, to często bardzo odważnie, by dotrzeć do prawdy, która jest ukryta w tym zobrazowaniu. No i pierwszy przykład, rak sutka, nie chcę mówić o problemie, bo to dla każdego z Państwa jest chyba rzecz oczywista. Jakie mamy problemy? No więc tu przykład, który Państwo widzicie, po lewej stronie norma. Norma jest niezdefiniowana, nie wiemy, co jest normą tak naprawdę. No i jest pierwszy ślad patologii raka sutka w postaci zaburzenia architektury, który też jest niezdefiniowany. Są różne definicje, nie chcę ich przytaczać, ale one są niejednoznaczne, różne. Wielu radiologów opisujących badania mammograficzne unika w ogóle takiego rozpoznania jak zaburzenie architektury i tak dalej, i tak dalej. No i mamy bardziej wykrystalizowaną wiedzę, czyli różne formy no, manifestacji raka, przede wszystkim... No, informatyku, ty. Dobra. Różne formy manifestacji, czyli przede wszystkim guzy spikularne, taki dosyć klasyczny objaw no, złośliwego raka. Guzy dobrze odgraniczone, no, niejednoznaczne w interpretacji i skupiska mikrozwapień, które no, często, szczególnie o charakterze polimorficznym, no, są takim silnym wskaźnikiem też patologii.
Na czym polega problem? No, problem polega na tym, że norma jest niezdefiniowana i taka najwcześniejsza, najczęściej forma manifestacja raka też jest niezdefiniowana. Nie ma precyzyjnego określenia, więc jak to wykrywać, kiedy dokładnie wiemy, co to jest. Jaki jest efekt? No, tam jest jeszcze utrudnienie w postaci tkanki gruczołowej, która szczególnie u młodych kobiet no, powoduje, że obraz jest tak jasny, że zupełnie maskuje wszystkie te zmiany. I jedne, drugie, trzecie, w ogóle problem jest przetrudny. Efekt jest taki, macie Państwo dwa najdroższe, najlepsze systemy kadowskie do rozpoznawania raka sutka i spójrzcie Państwo na ich efektywność. Czułość na poziomie 20%. No co to jest za czułość wykrywania właśnie tych zaburzeń architektury, tego największego problemu. Przy liczbie wskazań fałszywych, no mniej więcej koło jednego. Nie? Marnie działają, niestety. Taka jest rzeczywistość. No więc zajęliśmy się tym problemem z moim skromnym zespołem. To są jakieś próby, ja nie będę wchodził w szczegóły. No my manipulujemy obraz ogólnie rzecz biorąc, czyli próbujemy zobaczyć ten obraz nieco inaczej właśnie po to, żeby znaleźć cechy szczególne, specyficzne właśnie zmian nowotworowych. No i tutaj widzą Państwo delikatne, mniej delikatne formy przetwarzania. Nie chcę ich za bardzo opisywać, jakieś formy poprawy percepcji. Tutaj te obrazki są słabo widoczne, no ale wyekstrahowanie, troszeczkę uwidocznienie tych skupiska mikrozwapień, żeby można było lepiej zanalizować ich cechy morfologiczne i tak dalej, i tak dalej. Przykład algorytmów, no nie chcę wchodzić w szczegóły. Generalnie rzecz biorąc, zwykle ta procedura wspomagania interpretacji badań demograficznych sprowadza się do dwóch etapów. Pierwszy etap to jest no, wyznaczenie obszarów z anormalnościami, nie? Czyli obszary, w których no, coś jest nie tak, ale jeszcze nie wiem, czy to jest patologia, czy nie. No i drugi etap analizy, czyli już interpretacja, wyjaśnianie, rozpoznawanie tego coś, co jest anormalnością w taki sposób, żeby no, doprowadzić do skutecznej klasyfikacji, czyli do rozpoznania patologii albo jakiejś tam formy zaprzeczenia, że nie mamy do czynienia z symptomem patologii. Do tego wykorzystujemy no, różne metody, Państwo wiecie, jakieś mapy Gabora, charakterystyki kierunkowe, intensywności lokalnej, globalnej i tak dalej. Wiele różnych takich rzeczy robimy. Na dodatek możemy też wspierać, to jest taki interfejs kiedyś, Teresa Podsiadłem-Marczykowska z IBIB-u opracowała w ramach swojego doktoratu, czyli próbujemy sformalizować pracę diagnosty. To znaczy te wszystkie opcje, które tworzą w końcu raport końcowy oceny diagnostycznej, no, obiektywizujemy poprzez wybieranie ikonek, gotowych półopisów, ćwierćopisów, słów kluczowych. Przez to uzyskujemy efekt unormowania raportów. Te badanie było poprzedzone analizą raportowania badań demograficznych, które były od sasa do lasa, żadnej spójności. Opis jednego radiologa otrzymany przez drugiego zupełnie był dla niego nieczytelny i tak dalej. Dzięki takiemu rozwiązaniu normujemy opis. Raport jest zrozumiały, standaryzowany. Dodatkowo możemy w to włączyć właśnie narzędzie kadowskie, czyli połączenie tego interfejsu opisowego z pewnymi podpowiedziami analizy automatycznej, który no, być może pomaga lepiej interpretować obrazy mamograficzne. Tutaj są kolejne próby, ja już nie chcę wchodzić, jedynie zwracam uwagę na ten element. To ponieważ nasze próby takie typowe dla image processingu, dla machine learningu i tak dalej, z przetwarzania obrazów, one dawały tutaj efekty takie no, powiedzmy średnie. Wpadliśmy na pomysł taki, który według mnie jest jednym no, z ważnych takich odkryć ogólnie naszych w tym obszarze, żeby bazując na ontologiach, czyli na sformalizowanej wiedzy dziedzinowej, żeby stworzyć model tego, co jest nienazwane. Lekarz nie nazywa, nie może zdefiniować tak naprawdę, nie potrafi zdefiniować zaburzeń architektury, ale my spróbowaliśmy go zdefiniować. No i tu jest taki, może trochę tak zabawkowo pokazany, cztery elementy wydzieliliśmy jakby opisujące zaburzenia architektury, które według nas pozwalają je skutecznie identyfikować. Po pierwsze, no, charakter spikuli. Te spikule są tutaj na rysunku zaznaczone, czyli takie no, wąsy gdzieś tam z jakiegoś domniemnego centrum wypływające. Później jest analiza tej grupy spikul. Jakie są kierunki, jaka jest ich wielkość, szerokość, długość i tak dalej. To jest cecha istotna. Później przyglądamy się temu, co jest w środku, jaki ma charakter w odniesieniu do tych spikuli i na dodatek jeszcze patrzymy, jakie jest otoczenie spikuli. Te cztery elementy zostały opisane różnymi deskryptorami numerycznymi. No między innymi tutaj wykorzystujemy do tego i analizę dwuwymiarową FFT i falki zespolone, też przekształcenia Gabora i tak dalej, i tak dalej. To, co udało nam się uzyskać,
Zwróćcie Państwo, no, porównanie z tymi referencyjnymi narzędziami kadowskimi, no, czułość wyraźnie wzrosła, no, kosztem niestety trochę zbyt dużej liczby wskazań fałszywych. Pewne doskonalenie, które sprowadziło się głównie, no, do takiego problemu, no, szukania najlepszej reprezentacji obrazu, zupełnie nieprzypominającej oczywiście obrazu, czyli przechodzimy poprzez pewne przekształcenia za pomocą jakichś atomów, baz, takich czy innych, przechodzimy w nową dziedzinę i tam szukamy tego modelu do jego optymalnej reprezentacji, która bardziej jednoznacznie pozwoli nam te zaburzenia zidentyfikować. Efekt jest taki, no, końcowy, który udało nam się w tych badaniach uzyskać, on znowu nie jest jakiś szczególnie, nie można się im chwalić, no to jakoś tam opublikowaliśmy, ale zwróćcie Państwo uwagę, no już czułość na poziomie, no, prawie 80%, dalej jest to kosztem dwóch wskazań fałszywych, tak naprawdę trzeba, gdyby ten wynik był przy jednym wskazaniu fałszywym, bylibyśmy geniuszami, moglibyśmy duże pieniądze zarobić przy tych dwóch, no. Ale nad sprawą pracujemy. Drugie zastosowanie. Udar mózgu, znowu. Pierwsza przyczyna niepełnosprawności ogólnie na świecie, trzecia przyczyna śmiertelności i tak dalej, i tak dalej. Liczba incydentów udarowych, udaru generalnie gdzieś w kraju naszym jest na poziomie 90 tysięcy, więc to generalnie olbrzymi problem dla nas wszystkich, szczególnie jak się starzejemy. No więc na czym polega tutaj, no widać obrazy, szczególnie może tutaj widać tkankę, która obumarła, niedokrwiona i tak to widać, tam na żywym mózgu, znaczy żywym, no już nie żywym, ale poplastrowanym. I teraz tak, na czym polega problem? Tutaj się, od razu tak trochę spróbowałem filozoficznie pokazać tok naszego myślenia, jak rozwiązać ten problem. Mamy po lewej stronie oryginał, czyli wczesne badanie tomografii komputerowej, czyli taka podstawowa metoda diagnostyczna. Przyjął nam, że w przypadku udaru szczególnie istotny jest czas. Znaczy mamy tak naprawdę, jest takie okienko 3-godzinowe. W czasie tego okienka musimy rozpoznać chorobę, przewieźć, bo to zwykle się dzieje albo w domu, albo gdzieś na ulicy, przewieźć pacjenta do jednostki, gdzie jest albo oddział udarowy, albo dobry oddział neurologiczny. Następnie, no, tam przeprowadzić diagnostykę, w tym między innymi badania laboratoryjne, które też zabierają blisko godzinę czasu. I następnie zastosować terapię trombolityczną, która jest najskuteczniejsza w wielu przypadkach. Mamy na to wszystko 3 godziny czasu, co szalenie trudne i diagnostyka w takim hurry-upie jest po prostu, no, szalenie, no, odpowiedzialna i trudna. I teraz wspomaganie tej diagnostyki to jest kolejny nasz cel. Jak zrobić, żeby te decyzje lekarzy były trafniejsze? I znowu, zajmujemy się tym obrazem, czyli tym wczesnym, bo taki obraz tylko mamy do dyspozycji w ramach tych 3 godzin. Zwróćcie Państwo uwagę, to jest pacjent z udarem. No nie wiem, czy na tomografii się mózgu się znacie, czy nie, ale generalnie ten obraz pierwszy jest jak najbardziej prawidłowy. Nic tu nie widać, jądra widać, no wszystko jest okej. Okay. Takie proste przetworzenie obrazu, typu tam lokalne wyrównywanie histogramu i tak dalej, nic nie pokazuje. Czyli jakaś operacja, pamiętacie, tu mamy 12 bitów, 12 bitów, 4000 poziomów. Człowiek jest w stanie dotrzeć, no, znaczy dojrzeć 30 parę różnych poziomów jasności. Więc my mamy co pokazywać w tych 4000. Szukamy, robimy dodatkowo korekcję histogramu, czyli manipulujemy, no efekt jest żaden. No ale to była myśl Kartezjusza głównie, skupmy się na danych, że prawdę jasno widać w danych, nie? Czyli jak zrobimy pomiar, to co tutaj według mnie dominowało, takie kartezjańskie podejście, jak mamy dobre, prawidłowe dane, odczytujemy, widzimy i tak dalej. Później przyszedł Newton. No, Kartezjusz nam nie pomógł za bardzo, jak widać. Jaka myśl Newtona nam się najbardziej spodobała? No właśnie taka, że ważna jest myśl, czyli pewne modele zgodne z jakąś wiedzą, z doświadczeniem, które należy nałożyć na te dane po to, żeby je właściwie zinterpretować. I to jest manipulacja, uważam, w przypadku obrazów kluczowa w tych zastosowaniach, o których mówię. Czyli obraz to jest, proszę Państwa, taki prosty obraz tomografii. Wiecie Państwo, ile to jest danych? Jeden obraz 512 na 512, każdy, 12 bitów, czyli 2 bajdy w reprezentacji. Takich slajsów typowo w badaniu jest 20 parę do 30. Wiecie, ile to jest danych? Miliony danych. I w tych milionach danych gdzieś jest drobny wzorzec udaru niedokrwiennego. Jak go znaleźć w tej masie? Mówicie Państwo, pokazać obraz. No, ale jak ten obraz pokazać? Przy różnym oknie to będą zupełnie inne obrazy. Przy elementarnym otrzymaniu będą zupełnie inne obrazy. Nie ma prawdziwego obrazu w takiej formie z tomografii,
gdzie tych danych są miliony. Manipulacja jest konieczna. Lekarz, jak diagnozuje, no, ma swoje typowe, ulubione okna, jak patrzy na tomografię. Weźmy to okno, spojrzy, nic nie widać, idzie dalej, nie? Ale my mamy więcej czasu, jesteśmy informatykami. Co my robimy? No więc oczywiście szukamy w tym mnóstwie danych, no, tych śladów niedokrwienia. Co wykorzystujemy? No przede wszystkim tu jest schematycznie pokazane są falki zespolone, kerwlety i tak dalej, czyli znowu elementy jakiejś reprezentacji danych obrazowych, które są z zupełnie innego obszaru, skalowalne, z różnych zakresów dynamiki, z charakterystyką lokalną i tak dalej, i tak dalej. I w tym szukamy reprezentacji. Zwróćcie Państwo uwagę, jaki jest efekt. Widzicie Państwo, to jest to samo badanie, tylko zmanipulowane, to znaczy tak przetworzone, że widać wyraźnie w tym obszarze, tak się udar rozpoznaje, to jest ciemniejszy obszar asymetryczny względem środkowej osi mózgu. Wyraźnie widać obszar dotknięty niedokrwieniem, kompletnie niewidoczny w klasycznym przetwarzaniu obrazu. Skąd wiemy, że tam rzeczywiście obraz, a nie jest to czysta manipulacja? Temu samemu pacjentowi po kilkunastu godzinach zrobiono drugi raz tomografię kontrolną i wtedy już wychodzi klasyczny obszar zawału, czyli udaru mózgu, czyli ciemny. Tak wyglądał ten pacjent kilkanaście godzin później, czyli mniej więcej dokładnie w tym obszarze, zwróćcie Państwo uwagę, udar został potwierdzony. I to jest dowód na to, no, że ta manipulacja rzeczywiście no, nie była manipulacją tak naprawdę, po polsku rozumiejąc, tylko była wykryciem czegoś, co jest szalenie trudno wykryć. W tradycyjny sposób jest to zupełnie niemożliwe. No i to jest idea, to jest oddana idea, czyli pomysł, który dla nas jest w tych zastosowaniach, jakby on jest oczywiście tak schematycznie pokazany bardzo ogólnie, ale idea jest taka, musimy wykorzystać wiedzę dziedzinową, tworzymy jakby taki słownik komponentów semantycznych, które powodują, że one współwystępują razem, tworząc pewną syntezę obrazu, który lekarz ogląda. Jedne komponenty mogą przykryć drugie. Ideą jest taka, żeby o ten komponent, który jest kluczowy, jeżeli jest udar, wydobyć go z tego wielkiego, że tak powiem, zbioru danych. No i my go wydobywamy. W jaki sposób? No, wykorzystując, tak mówiąc, no, bardzo, bardzo ogólnie te wieloskalowe reprezentacje różnej dynamice, różne poziomie lokalności i tak dalej, i tak dalej. Zwróćcie Państwo uwagę jeszcze na parę efektów, nie mamy czasu. To znowu kolejny obraz pierwotny, wczesne badanie CT, nic nie widać. Po przetworzaniu, zwróćcie Państwo uwagę, wyraźnie z lewej strony, bo to jest prawa półkula, nie? Czy to jest odwrotnie zawsze? Czyli w lewej półkuli mózgu wyraźnie dużo obszar niedokrwienny. CT późne tego pacjenta, zwróćcie Państwo uwagę, potwierdziło niedokrwienie tylko w tym miejscu, więc zaczęliśmy zastanawiać, dlaczego nam wyszły dwa obszary jakby asymetryczne, że coś tu chyba przesadziliśmy, nie? Ale zwróćcie Państwo uwagę, że sięgnęliśmy do badania rezonansu też DWI dyfuzyjnego, które też się robi, jeżeli ma się rezonans oczywiście w danym ośrodku. Zwróćcie Państwo uwagę, że rezonans czulsza metoda wykazała także w tym obszarze, to akurat w DWI widać jako jasny te obszary niedokrwienia, wykazała też w tym obszarze obszar niedokrwienia, czyli CT było za mało czułe, żeby pokazać ten obszar niedokrwienia. Czyli znowu mamy potwierdzenie. Tu są efekty kolejnych no, sukcesów, w cudzysłowie mówiąc, szczególnie może na przykład, to jest ciekawe, na przykład, zwróćcie Państwo, w badaniu późnym ten niedokrwienie jest stosunkowo niewielkie i też takie niedokrwienie no, wyraźnie wyszło nam w naszych metodach przetwarzania. Dobrze. Efekt badaliśmy kliniczne, 7 radiologów, tam 100 kilkadziesiąt badań. Generalnie rzecz biorąc może no, czułość przy podobnej specyficzności, między na tej samej liczbie błędów, wzrosła z 38% do 51% średnio. No więc sukces jest, wydaje się, no, znaczący. Teraz jeszcze szybciutko, co jeszcze można zrobić, żeby pomóc lekarzowi, żeby lepiej opisywał właśnie udar w tej fazie wczesnej. Otóż wymyśliliśmy razem z profesorem Ciszkiem, takim dosyć znaną postacią, jeżeli chodzi o anatomię, ale też o neurochirurgię, taki przyszedł nam do głowy pomysł, żeby powiązać dwie rzeczy. W diagnostyce wczesnej udaru najpierw pracuje neurolog, który robi badanie, ocenia w skali NICHS stan tych defektów neurologicznych. Następnie robi się CT, opisuje to badanie radiolog. Oni pracują zupełnie niezależnie.
Radiolog opisuje to, co widzi, zwykle nic nie widzi, bo w badaniu wczesnym ponad połowie przypadków nic nie widać. Natomiast neurolog wie swoje, widzi jakieś deficyty, opisuje w skali NICS, i tam wychodzi kilkanaście, jak kilkanaście, to znaczy, że już jest no, generalnie niedobrze. Myśmy spróbowali połączyć to razem. W jaki sposób? Otóż anatomicznie podzieliliśmy mózg na pewne obszary i teraz idea była taka, żeby w tych obszarach wyznaczyć te obszary w tym rozkładzie obszarów, których potencjalnie może być niedokrwienie. Skąd to wiemy? Ze względu na deficyt neurologiczny. I tutaj widzą Państwo taką tabelę, w której mamy jakieś symptomy neurologiczne i teraz za każdy symptom wiadomo, jaka część mózgu odpowiada za taką dysfunkcję. Wiemy, innymi słowy, w które obszary kory mózgowe, jąder i tak dalej odpowiadają za poszczególne dysfunkcje. Jeżeli to wiemy, możemy się spodziewać na podstawie mapy objawów neurologicznych, która część mózgu potencjalnie może być objęta niedokrwieniem. I powstały takie mapy z pomocą właśnie fachowca anatoma. To one są pokazane przestrzennie, to może już mniej istotne, ale zwróćcie Państwo uwagę, jak to pomaga w praktyce. Otóż no jest jakiś mężczyzna, skali NICS ma 14, badanie TK wykonane. I teraz tak, na podstawie objawów neurologicznych widzą Państwo tymi obrysami białymi zaznaczone obszary, w których potencjalnie ze względu na te objawy neurologiczne powinniśmy się spodziewać niedokrwienia, jeżeli ono jest. Bo oczywiście to nie musi być niedokrwienie, to może być jakiś guz, to może być wiele przyczyn objawów neurologicznych, koniecznie to musi być udar niedokrwienny. No ale jak widać CT nic nie pokazuje, bo często nic nie pokazuje, ale my się spodziewamy. I teraz jaki zrobić z tego użytek? Po pierwsze, możemy te obszary pokazać neurologowi, radiologowi, przepraszam. Radiolog, wiedząc już, że tylko te obszary, po prostu ta półkula mózgu i te obszary stanowią no, potencjalnie miejsce, gdzie występuje, on je ocenia dużo bardziej, no już tak w sposób precyzyjny, takie badanie ogniskowe, nie? I to jest pierwsza korzyść. A drugą korzyść zaraz pokażę. Ten sam pacjent, zwróćcie Państwo uwagę, w badaniu późnym potwierdził. Tak naprawdę ten udar występował w tych obszarach, więc niekoniecznie tutaj wszystkie się pokryły z przewidywaniem, tutaj nie wszystkie, no bo oczywiście te objawy nie do końca się mapują na wszystkie, bo to są różne, to nie jest jeden w jeden, to nie to jest taka biekcja, tylko na przykład kilka objawów za ten sam obszar mózgu, albo niektóre dwa, trzy obszary mózgu mogą dać te same objawy, więc to jest taka relacja dosyć niejednoznaczna. I teraz zwróćcie Państwo uwagę na ten przykład. Mamy regiony podejrzane na podstawie badań neurologicznych i teraz co my robimy? Otóż robimy jakąś tam analizę z wykrywaniem tych naszych obszarów niedokrwienia. Zwróćcie Państwo uwagę, w tych trzech obszarach pokryły się to z obszarami objętych udarem, dokładnie, więc my możemy w ten sposób od razu zweryfikować, że nasz automatyczny sposób wykrywania tych jąder, tych obszarów niedokrwienia dokładnie pasuje z obrazem neurologicznym. Jeżeli mamy taką sytuację, jesteśmy już pewni no, prawie na 100%, że to jest udar niedokrwienny, wszystko się zgadza, objawy neurologiczne, no, są w pełnej syntezie i jedności z objawami radiologicznymi. Natomiast oczywiście ta forma przetwarzania nie jest idealna i tutaj też, to może nie widać na tym zdjęciu, ale też wyszedł taki obszar, który by sugerował, że tu też jest niedokrwienie. Natomiast my patrząc na objawy neurologiczne od razu nie pokazujemy tego nawet lekarzowi, bo wiemy, że się pomyliliśmy w tej analizie przetwarzania obrazów, nie? Bo oczywiście objawy neurologiczne nie kłamią, więc jest to korzyść właśnie tu pokazana na no, uwspólnieniu, że tak powiem, tej diagnostyki neurologiczno-radiologicznej. Stworzyliśmy cały system, który to łączy. Łączy dodatkowo oprócz oceny neurologicznej, także i radiologicznej, tutaj na podstawie obrazów tomografii komputerowej, też włączamy w to fazę przedszpitalną, ewidencję pacjenta, badania laboratoryjne i powstał cały system, który obejmuje całość działań dotyczących diagnostyki w przypadku udarów mózgu. Zbieramy to wszystko razem, integralnie analizujemy, patrzymy, szukamy zależności, potwierdzamy nawzajem to, co widać. Powstał system, no są wyniki powiedzmy jakieś tam całkiem na poziomie, a no, pole pod krzywą rok jest tam na poziomie 90 paru procent, natomiast powstał cały system, który
znowuż integruje całość działania lekarzy od fazy przedszpitalnej, od ratownika medycznego, który gdzieś tam, prawda, zauważy, jedzie na komórce, może mieć taką aplikację, wyklikuje co trzeba, co zauważył, badania, saturacja, skala Gleasona i tak dalej, i tak dalej. To wszystko z komórki może od razu, że tak powiem, przepływać do centrum neurologicznego. Oni już wiedzą, co jest z tym pacjentem, przygotowują się na jego przyjazd, w tym czasie on jest transportowany. No i po kolei później ocena neurologiczna, radiologiczna. Na dodatek po wprowadzeniu tych wszystkich danych, którymi dysponują lekarze, klinicyści, no jest włączony taki engine numeryczny, który pokazuje różnego typu sugestie. No, szczególnie może cenna jest sugestia końcowa, bo generalnie chodzi o sposób leczenia. No, rozpoznanie udaru, że mamy do czynienia z udarem krwiennym, to jest jedna rzecz, ale później, no, co zrobić? Tremboliza, na czym polega tremboliza, to pewnie Państwo wiedzą, ale generalnie to jest tak jak w przypadku zawału serca, nie? To znaczy podajesz takie leki, które rozpuszczają zakrzepy. Rozpuszczają zakrzepy, no i wtedy być może no, odetka się któraś tam tętnica, która się zatkała i wtedy no, te skutki udaru zminimalizujemy. Ale no, jak damy te leki, to oczywiście co one powodują? Wzrost krwi. Bardzo często u osób starszych, które no, no, już te naczynia są sztywne i tak dalej, powodujemy wylew. Nie? I dlatego stosowanie trombolizy jest szalenie no, niebezpieczne i musi być naprawdę... I to, co my robimy, to my robimy prognostykę skutków trombolizy. To znaczy w danym przypadku, biorąc pod uwagę wszystkie cechy pacjenta i tą manifestację obrazową i te dane neurologiczne, ewidencji, jakieś czynniki ryzyka i tak dalej, przewidujemy skuteczność trombolizy. I lekarz może się tym podeprzeć, decydując w końcu, czy zrobić trombolizę, czy nie. Lekarze, no tam mówiąc, a nie, to jest nagrywane, to nie powiem, dobrze. Ale generalnie no, te dane nie są jawne, nikt się tym nie chwali, jak wiele jest takich ukrwotoczni, jest to duży problem i wydaje się, że można w ten sposób im pomóc. Dobra, i teraz szybciutko na koniec pewne podsumowanie. Znaczy, pokazałem, jak, no, jak pracujemy z obrazami, jaką szansę daje obraz lepszego poznania. Tutaj poznanie dotyczy no, stanu zdrowia pacjenta, pozwala osiągnąć mądrość, no mówię, jest to przykład, ale tak go uogólniam. Mądrość, czyli skuteczność w działaniu, pragmatyczna, to jest mądrość, nie? Pragmatyczna skuteczność w konkretnym działaniu, czyli skuteczna na przykład terapia trombolityczna. Jak przez obraz można wspomóc działania lekarzy, ale w pełnej symbiozie z działaniem lekarzy, w pełnej integracji, żadna, że tak powiem, automatyczna, sztuczna inteligencja, to wszystko pokazuje się lekarzowi. Każda jego sugestia, jego spostrzeganie, nasz system wsysa po to, żeby mądrzej mu podpowiedzieć. Jest pełna integracja, to jest idea, którą próbujemy zrealizować.